Prolegomena. Dawno temu na JoeMonster.org był sobie użytkownik Lanskie. Niestety, ale nie ma go już wśród żywych, ale zostawił po sobie przebogatą serię opowiadań z placu budów, których był kierownikiem. Nie mam pewności, czy to już pasta, ale proszę, czerpcie z losów Czerwonej Brygady. Uwaga, długie, ale miodne. Wszystkie poniższe historie opublikował JoeMonster, natomiast Tomek z sekcji past je skonsolidował, a ja to czytam. Zapraszam. Budowa mostku w jednej pipidówie. Stary most wysadzony dynamitem, przez rzeczkę przerzucona prowizorka dla pieszych. Na kładce stoi kierownik budowy. To ja. Wkurwiony do łez z jakiegoś powodu, którego nie pamiętam. Koniec szychty, do pracy przychodzi stróżka. Nudna baba cierpiąca na nieuleczalne rozwolnienie werbalne. Podchodzi do mnie i jak zwykle nawija, a ja jak zwykle kombinuję, jak ją zbyć. Dialog w oryginale po śląsku. He, kierowniku, a ja jeszcze pamiętam, jak ta rzeczka była czysta i żyły w niej bobry i ryby i raki, ale wie kierownik, to było bardzo dawno, jak jeszcze była mała. Ej, wchodzę w słowo i odpalam. Ty, a jeszcze dawniej to po tych łąkach biegały dinozaury. Ona zamilkła, patrzy na mnie i mówi. A to tego to prawie nie pamiętam, bo wie pan, ja to wcześniej mieszkałem w sąsiedniej wsi. Ej, z tymi stróżami na budowie to ja miałem. Jeden z nich, robotnicy nazywali go Skunks, zgadnijcie czemu, miał zwyczaj w nocy podkładać im cukier i kawę ze słoików. Pewnego razu, godzina 17, a jego nie ma. Zadzwoniłem po zmiennika. Przyszedł, a brygada do domu. Drugiego dnia to samo. Skunksa nie ma w pracy, zmiennik przyszedł, a brygada do domu. Trzeciego dnia pod szychtę już się lekko zapieniłem i zajechałem do niego do domu. Otwiera mi żona, Skunksowa, słowo od razu poznałem. Pytam, co z nim, a ona mówi... Panie, on już 3 dni ma taki drap szajs, że mu zapierona nie pozwala z kibla wstawać, bo zaraz mam brudnotne szlajfy na zolu. No cóż, człowiek chory, trudno. Jadę z powrotem na budowę, a moje chłopki rotflują na podłodze w pakamerze. Co jest kurwa? Pytam grzecznie. Dopiero po tygodniu mi powiedzieli, że do cukru, który skunk skradł w nocy, spawacze dosypali boraksu w stosunku 1:1. A na jedną budowę przypałętał się do nas pies. Mały, pokraczny pokurcz. Moje czerwone brygady nazwały go Łachudra. Cieśla zrobił Łachowi budę ze sklejki pod pakamerą, dostał miskę i obroże ze sznurka i wszystko byłoby słodko, gdyby nie to, że Łachu był straszliwą fleją i nie mógł się nauczyć srać w jednym miejscu. Stróżem na budowie był mały, długowłosy gnom bez zębów, którego nazywali Renegat, bo zawsze na szychtę przyjeżdżał na komarku. Renegat miał obowiązek w ciągu nocy robić obchód placu i z reguły to czynił, a dowodem były kaktusy Łachudry, które rano ostentacyjnie i z niemym protestem na twarzy zdzierał z butów. Pewnego ranka przyjeżdżam na budowę, a tu w miejsce Łacha leży wielka, tłusta i na oko świeża wędzona makrela. Co jest, kurde, myślę, dostawać dostawał, ale z reguły jakieś resztki ze śniadania. Kto mu to dał? Chyba nie Renegat, bo go nie cierpiał. Renegat podchodzi, zadowolony z siebie i mówi... Ja mu to dał. Czytałek, że w rybach je fosfor i że chce przemyślał, że jak se pieron ryba zje, to mono te gówna bydą w nocy trochę świecić. Roboty rozbiórkowe na moście siarczystą zimą. Czerwone brygady czasowo w niebieskich kufajach i uszankach kują beton młotami pneumatycznymi. W zimie wilgoć zawarta w sprężonym powietrzu zamarza i młoty, jak to się mówi, nie pierą. Rada na to jest prosta, nie żadne smarownice czy inne tam magiczne wynalazki, tylko po prostu odkręca się wąż powietrzny i wlewa do młota trochę denaturatu. I po 5 minutach można normalnie pracować dalej. Metoda dobra, a że trochę śmierdziało, to już trudno. Podobno od smrodu jeszcze nikt nie umarł, hehe, ale waliło od nas na całą wieś. Obok budowy był sklep. Codziennie rano chodziłem tam, czasem jeszcze przed otwarciem od tyłu i kupowałem 5-6 flaszek denaturatu. Pewnego razu właściciel sklepu, zamiast jak zwykle podać mi butelki, skasować forsę i schować się do ciepłego, wciągnął mnie do środka i powiada: Chopie, jak włos na tej budowie nie stuka na gorzołka, to ja wam dom nakrecha i no nie pijcie mi tego! Pewnego razu niewielka lokalna powódź zalała nam plac budowy. Zaalarmowali mnie, przyjechałem w niedzielę po południu razem z częścią czerwonych brygad, żeby jeszcze coś popróbować uratować. Kierowcy kazałem wrzucić na stara lekką łódkę z laminatu, która doraźnie służyła jako piaskownica wnukom brygadzisty, do tego wiosła, kamizelki i takie tam.
Plac znajdował się zawałem, w takim jakby zakolu bez odpływu, przy samej rzece, także fale nie szły już i woda była spokojna. Plac był zalany do poziomu gdzieś 1,5 metra, 1,60 m. Pływamy łódką, łowimy co się da, jakieś kańtówki, bale, puste i pełne beczki, wszystko czego woda jeszcze nie zabrała i holujemy to na suche. Jedni łowią, drudzy ładują na samochód i tak na zmiany. Kierownik też dla kondycji postanowił se powiosłować. Zeszło nam parę ładnych godzin i zaczynało zmierzchać. W łódce płynąłem z niejakim Gutkiem. Ja wiosłowałem, a on trzymał towar na linie. Naraz Gutek strzelił karpia, otwarł oczy tak, że mało mu nie wypadły, podniósł drżącą rękę i pokazywał na coś za moimi plecami, mówiąc a blady był jak śmierć na urlopie. Odwróciłem się i też się przestraszyłem. Na powierzchni wody poruszała się ludzka głowa. Po dłuższych oględzinach pokazało się, że głowa porusza się mniej więcej pionowo. Postanowiłem podpłynąć i obadać zjawisko, nie zważając na protesty Gutka, który klekotał zębami, lecz jęcząc zombie. Okazało się, że to stróż szedł do pracy, nawalony w drobiazgi. Nawet nie zauważył, że wlazł po szyję w wodę, a na dodatek za kierownicę prowadził rower. Wśród różnej maści ewenementów przyrodniczych tworzących moje czerwone brygady wyróżniał się tak osobowością, jak i urodą niejaki Lechu, zwany Nafta. Urodziwy to on był nad wyraz, twarz jak murzyński sandał, jedno oko na Maroko, drugie na Zanzibar, ale ukoronowaniem wszystkiego był nos. Nos miał Nafta jak diabeł chuja. Wielki, przepastny i czerwony, z dziurkami o średnicy ping-ponga. Ile razy kichał, bałem się, że mu mózg wypadnie. No to tyle tytułem wstępu. Budowa mostu przez Odrę. Szczere pole dookoła, zimno jak szlak, śnieg leży, przerwa śniadaniowa. Czerwone brygady miały fajną, ciepłą pokamerę, a u mnie właśnie nawalił grzejnik, więc pomyślałem, że pójdę do nich zjeść. Wychodzę od siebie, patrzę, Nafta siedzi na ławce przed budą i zajada kanapkę, o ile można tak powiedzieć o kimś, kto miał po jednym zębie w każdej szczęce. Czemu, Lechu, siedzisz na mrozie? A bo mnie wypierdolili z budy te chuje dzięcioły jedne. A czemu? A bo im wadziło, żech się dropał. Wchodzę i pytam, o co biega. No co kurwa jest, kierownik pyta, to odpowiadać. Brygadzista mówi: a weź się pan odwróć i wejrzyj se pan na dźwierzę. Najpierw trochę mnie zemdliło, ale opanowałem odruch zwrotny i wypytałem ich co i jak. Okazało się, że Nafta siedział w swoim normalnym, filozoficznym zamyśleniu na swoim miejscu na końcu budy, pakował dwa paluchy do swojego meganohala, kręcił z tego kulkę i przez całą budę strzelał w drzwi, podczas gdy wszyscy inni jedli. Boże, drapał się owszem, ale gdzie? A kulki, wciąż przyklejone do drzwi, były wielkości groszków. Pomysłowość, jaką czerwone brygady wykazywały w sytuacjach ekstremalnych, zaiste była godna podziwu. Nowa budowa, sam początek, stoi tylko buda, latryna i skrzynka z prądem. Dzień znamienny, 13 czerwca, czyli imieniny Antoniego. W czerwonych brygadach jest trzech Antonich, więc po szychcie zostaje zaproszone na sznapsa. Zasiadamy w budzie, jakieś 12 osób, zapalamy po szlugu, pierwszy Antoni odbija flaszkę. I konsternacja, bo okazało się, że nie ma do czego nalać. Jedyne co mamy to litrowy garczek z obitą emalią, a z takiego naczynia pić wódki przecież się nie godzi. A już na pewno nie kurwa przy kierowniku. Dyżurne kieliszki były zawsze z pietyzmem przechowywane w apteczce, a apteczka została na bazie. Krótka burza mózgów wspomagana soczystymi werbalnymi dynamizatorami i brygadzista najwyraźniej wpadł na jakiś pomysł, bo uśmiechnął się chytrze i wyszedł. Po chwili wrócił, a kiedy zademonstrował swoją zdobycz, otrzymał standing ovation. 6 flaszek wódki Dracula migiem się rozeszło. A ja pierwszy raz w życiu piłem wódkę z migacza odkręconego z traktora. Wypadki na budowie niestety się zdarzają. Moje czerwone brygady, choć z reguły robiły wszystko, żeby nie ulec wypadkowi, czyli po prostu migały się od roboty, czasami również się gdzieś tam obiły, podrapały czy wlazły na jakiś gwóźdź. W takich przypadkach zgłaszało się wypadek, po czym na budowę przyjeżdżał funkcjonariusz BHP, który spisywał protokół powypadkowy. IQ tego gościa było chyba niewiele wyższe niż temperatura ciała, to też czerwone brygady nazywały go krótko, a dosadnie. BH pizda. Pardon my French. Kiedyś przy robotach zbrojarskich chłopki przeciągały pręty zbrojeniowe z wiązki pod nożyce, jakieś 20 metrów po równej drodze. Jeden się potknął i rozbił sobie ryja. Nic wielkiego, obmył się, zdezynfekowałem mu przegryzioną wargę wodą utlenioną i nazad do roboty, ale wypadek trzeba było zgłosić.
Zmiankowany funkcjonariusz BHP pojawił się po 2 dniach. Jak zwykle oszołomiony poczuciem misji. Wezwał poszkodowanego i świadków, przesłuchał, a jakże i popełnił protokół. Oryginał zabrał, a kopię dostałem do akt budowy. Przeczytałem go i warnąłem takiego rotfla, że o mało się nie musiałem znów zgłaszać wypadku. W protokole stało jak wół. Pracownik doznał urazu wargi wskutek ciągnięcia druta. Zima siarczysta. Czerwone brygady teoretycznie pracują przy budowie wiaduktu nad torami kolejowymi, ale tylko teoretycznie, bo praktycznie głównie spożywają konserwę tyrolską i herbatę z prądem i grają w pakamerze w skata o tytuł Mistrza Galaktyki. Nie słyszeliśmy wcześniej, żeby gdzieś ktoś taki turniej ogłosił, więc poczuliśmy się w obowiązku to zrobić. Otwarty, a co? Bez wpisowego nawet. Każdy mógł się zgłosić. Nawet Darth Vader, 8 pasażer Nostromo czy motomyszy z Marsa, gdyby miały ochotę. A że nie przyszli, to ich strata. Ale mniejsza z tym. Czas na budowie miło płynął od 7 do 15. Ach, milutko się pracowało. Piecyk w rogu, herbatka na stole i te emocje. Shell, Hertz, Einfach, Gran, Nullover. O 15 przychodził stróż. On w skata co prawda nie grał, za to umilał sobie czas w inny sposób. Przy pomocy wody nie bardzo ognistej, której przynosił zawsze ze sobą minimum 4 butelki. Pakamery mieliśmy jeszcze wówczas nie schludne kontenerowe, tylko wielkie i ciężkie jak cygańskie wozy, ciągnięte na kołach. Wchodziło się do tego po drewnianych schodach. Któregoś ranka po przyjeździe na budowie, było jeszcze ciemno, zabieram się do wchodzenia po oblodzonych schodach do mojego biura. Stróż stoi w drzwiach w obłoku piwnych oparów z milutkim, szczerym uśmiechem na twarzy. Ostrożnie, bo ślisko, ostrzega mnie przyjaźnie. Faktycznie ślisko jak szlak. Wchodzę, trzymając się poręczy, stróż idzie do domu, krok na schodach i sru! Poleciał. Wstaje, otrzepuje się i powiada z tym samym radosnym, szwejkowskim uśmiechem. Tyle dobrze, że już zamarzło. Klucz tego dowcipu zrozumiałem dopiero, kiedy nieco się rozjaśniło i zobaczyłem, że lód na schodach był żółty. Ten przemiły higienista, żeby się nie przeziębić, ilekroć go piwo do tego zmusiło, wystawiał tylko małego przez szparę w drzwiach i lał po schodach. I tak miał szczęście, że kiedyś przeciąg się nie zrobił. Ała. O nafcie, jego urodzie i jego imponującym kicholu już pisałem. W każdym razie gość miał twarz jak tatarskie siodło, a nos jak komin pancernika. Jak ktoś zna drogę z Katowic na Wisłę, to może sobie przypomina skrzyżowanie do Palowic między Woszczycami i Ażorami, na którym się zawsze stoją importowane panienki. Kiedyś wracaliśmy z budowy i nafta się uparł, że się potarguje. Czerwone brygady zamarły w przeczuciu świetnej zabawy. Kierowca zatrzymał się przy najbliższej panience, a nafta przez uchyloną szybkę rozpoczął negocjacje. Skolko w płaszczu? Panienka patrzy na niego, myśli chwilę i mówi: Jeśli u ciebie chuj takoj jak nos, sprasi u karowy! Nafciarz walnął karpia, a rotl z tyłu Lublina skończył się dopiero po 20 kilometrach. Pewnego pięknego lata firma miała betonowanie sporego obiektu gdzieś w Małopolsce. 1500 metrów sześciennych betonu, jakby nie liczyć, wychodziło ponad 40 godzin roboty. Praca na zmiany. Jedni schodzą, drudzy wchodzą, gruszka za gruszką, kubik za kubikiem. Hałas, upał, pot cieknący nogawkami i tak po 10 godzin do obłędu. Byłem tam razem z moją brygadą zaproszony na gościnne występy w ramach uzupełniania braków kadrowych Małopolskiej Grupy Robót. Zrobiła się noc. Czerwone brygady, posilone legalnym sterydowym kurczakiem z hipermarketu i mniej legalnymi płynami z zapasów własnych, betonują w pocie czoła. Koło północy na budowę przyjechał jaśnie pan projektant. Gościu wymaga osobnej opowieści. Teraz powiem tylko, że był butny, chamski, do wszystkich z wyjątkiem kierownika budowy zwracał się perty, a sam wymagał tytułowania go panem doktorem. Największy ubaw budziła jego pieczątka, którą dumnie stemplował wszystkie papiery, czy było trzeba, czy nie. Pieczątka z zawartymi wszystkimi tytułami oraz numerami i zakresami rzeczowymi uprawnień, podkwaszona na samym spodzie większą czcionką, laurką pod tytułem Rzeczoznawca, również z odnośnymi numerkami. Na pewno nikt mi nie uwierzy, ale sam mierzyłem. Format paczki fajek setek z filtrem. Ot sztywny gamoń, okulary jak zakonnice w epoce Gierka, dżinsy na kant zaprasowane, a grasejował jak owa sławetna snobistyczna hrabina u Magdaleny Samozwaniec. W projekcie, co wykrył koleś, który tam był kierownikiem, było jedno dość idiotyczne rozwiązanie. Korzystając z wizyty jaśnie pana doktora na budowie, kolega wraz z inspektorem nadzoru próbował mu wytłumaczyć, że tę rzecz trzeba zmienić, bo no, na użytek bojownictwa niech zostanie po prostu, bo tak.
Siedzą i konferują w pakamerze. Doktorek, kiedy się dowiedział, że jakiś gostek w gumofilcach chce mu zmieniać jaśnie oświecony projekt, nabzdyczył się jak japońska ryba fugu i w ogóle nie chciał rozmawiać. Kolega gadał jak do obrazu, a on nic. I na to wszedłem ja. Świeżo odeszłszy od betonowania, wyglądałem jak człowiek, który świeżo odszedł od betonowania. Buty uwalane betonem po cholewy, spodnie całe w betonowej ospie, ręce brudne, bom się był potknął i wsparł, żółty kask, białe były na mnie za małe, nawet okulary miałem pokropkowane chlapiącą z pompy mieszanką, za mną wsunął się skromnie mój brygadzista i przywarował pod ścianą jak najbliżej drzwi. Kolega wytęża pamięć, aby wyrazić się jak najkwieciściej, innej mowy jaśnie wielmożny pan doktor nie raczył w ogóle konotować i przedstawia mnie. Panie doktorze, pan pozwoli, to jest mój pomocnik, pan S. Łuski. Kolega był bowiem z centralnej Polski i wymowę posiadał coś jak Wojciech Młynarski w swoich kuplecikach. Doktorek spojrzał na mnie i prychnął coś w węzeł krawata. Kolega dalej swoje, a może by tak pan doktor raczył, a może by ewentualnie pan doktor zechciał rozważyć możliwość. Znałem sprawcę i kurwica mnie brała na ten bezdenny, ambicjonalny debilizm, więc popełniłem straszliwe faux pas i włączyłem się do rozmowy, dając kilka krótkich i w moim pojęciu rzeczowych argumentów. Doktor pogardliwie zlustrował moją niezbyt czystą i zabetonowaną personę, zrobił minę jak kichający mops i warknął spod górnej wargi, cytat wierny: do ciebie to pewnie nie dotrze, ale żeby rozmawiać o takich sprawach, to trzeba być co najmniej inżynierem, a nie jakimś tam majstrem od gruszek. Brygadzista wyszedł i rotrwnął na wycieraczce. Nigdy mnie drań nie lubiła, że Jęzor miał jak łopata, to czerwone brygady przez parę tygodni powtarzały to sobie jako żart sezonu. Jako zbrojarz pracował w mojej brygadzie niejaki Dawid, zwany KFC. Ksywa wzięła się stąd, że kiedy Dawid przyszedł pierwszy raz na budowę, któryś z czerwonych brygad stwierdził, że ma on na sobie dokładnie tyle samo mięsa, co smażone kurczaki z Kentucky. Wielkoludem Dawidek, jak jego biblijny imiennik, faktycznie nie był. Miał jakieś 22 lata, na oko 160 cm wzrostu, chuderlawy, wagi góra 50 kg. Do tego stópka numer 36. Pamiętam dokładnie, bo jak mu chciałem kupić obuwie robocze, to w hurtowni patrzyli na mnie jak na debila i komentowali, że pieczątki to robią piętro wyżej. W którymś momencie czerwone brygady poddały się ogólnokrajowemu trendowi i zaczęły tłumnie odwiedzać salony tatuażu. Potem każdy dumnie prezentował swoje ozdoby. Jeden logo Harley'a Davidsona, inny jakąś superlaskę, jeszcze inny smoka, czy to już był totalny total w wydaniu jednego młodziaka, serducho z imieniem narzeczonej. Biedny Dawidek chodził jak struty, bo też by sobie coś tam dał wydziarać, ale po pierwsze chyba się bał, a po drugie, jak sam się przyznał, nie umiał w oferowanych wzorach znaleźć niczego, co odpowiadałoby jego osobowości. Aż któregoś dnia. Było upalne lato i czerwone brygady wykonywały zbrojarskie roboty przygotowawcze na zapleczu, czyli po prostu szykowano elementy zbrojenia do wbudowania w obiekt. Wychodzę z biura, żeby sprawdzić postępy i rozprostować trochę kości. Chłopaki w tym upale pozbierani do pasa, pot się z nich leje, ale nie ma zmiłuj, praca wre. Na jednym ze stanowisk pracuje tyłem do mnie i całej reszty zbrojarz Dawidek KFC. Podchodzę zobaczyć, jak mu idzie. Jak se radzisz, Dawidek? Co za kurwa, I frontem do mnie jak gadasz. Se kierownik lepiej stąd idzie. Nie wkurwiaj szejka, Dawidku jeden. Frontem do mnie, please. Piłeś czy kichuj? Nie piłem. No to kurwa nie bąkaj spod pachy, tylko się odwróć jak do mnie gadasz. Odwrócił się i zrozumiałem, dlaczego miał takie opory. Na scenicznej, zapadłej klacie Dawidka, między ramionkami chudymi jak zapałki, na tle cieniutkich żeberek wystających jak z żeliwnego kaloryfera, pyszniła się świeżo wydzierana olbrzymich rozmiarów, cynicznie uśmiechnięta trupia czacha w ciemnych okularach i wojskowym hełmie w kolorach camo, ale nie to najbardziej powalało, bowiem pod nią, rżniętym gotykiem, był czerwono-czarny napis Born to Kill. Jak pamiętam, co nieco już pisałem o niejakim nafcie, który spośród czerwonych brygad wyróżniał się wyjątkowo medialną urodą, celnością w strzelaniu kulkami do celu i nosem, który okazjonalnie pożyczaliśmy od niego jako wydech do Steira, teraz też będzie o nim. Któregoś dnia, skoro świt, jadę razem z czerwonymi na budowę. Mój ulubiony brygadzista prowadzi, a ja usiłuję dać się ponownie ogarnąć falom alfa, z których boleśnie wyrwał mnie budzik. Jest 5 rano, więc człowiek mało co trybi, to też kiedy na kolejnym przystanku zobaczyłem ogolone i odświeżone oblicze czekającego na nas nafty, sądziłem, że nadal błądzę w rajskiej dziedzinie ułudy.
Dojechaliśmy na budowę. Wysiadam z samochodu i na azymut kulam się w kierunku mojego biura na kółkach i czekającego w nim czajnika i słoika z kawą. Podchodzi do mnie na miękkich nogach Nafta i tekści, co następuje. Panie kierowniku, kochany, ja dziś nie mogę robić. Ja na to tradycyjnie i dobrotliwie, bez cienia złości. Do budy, kufa. Arbaj na grzbiet i do gefechtu. I nie denerwuj mnie, bo ci kufa jaja wkopię między migdałki. Nafta, po namyśle i ukręcaniu kulki. Ale panie kierowniku, kochany, ja dziś naprawdę nie mogę robić. Przypomniałem sobie, że wczoraj mówił, że ma jakieś imieniny w rodzinie i że może przyjść skuty. Wzruszam ramionami i mówię: dobra, gwiazdka, 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 ale zapomnij ty, gwiazdka, 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 że ci zapiszę jakieś godziny. Każda gwiazdka oznacza jeden dynamizator werbalny, a podwójna ten dotyczący jego genealogii w linii żeńskiej. Nafta wsadził dwa paluchy do nosa, oznacza najwyższego skupienia myśli i mówi: kurwa, pan kierownik to jest niesprawiedliwy. Wczoraj mówiłem, że będę słaby. Myślę, no niby mówił, a ja głośno mówię: ty kufa, żadnych kufa, zasad kufa nie masz. Nafta wyjął paluchy z nosa, suknią ochędożył, twój. I jeszcze: mam zasady. Masz? Jakie? Na to mój drogi, niezapomniany współpracownik wyprostował się z godnością, strzelił kulką w kierunku wschodzącego słońca, obtarł paluchy o spodnie i prawi: jak godom, że pija, to pija, a godom, że robia, to godom. Kawa musiała poczekać, aż wyrotflowałem z krzaków. No i jak się tu na takiego gniewać? Na jednej z budów do wbijania w glebę stalowych pali używaliśmy dość archaicznego sprzętu o wdzięcznej nazwie kafar wolnospadowy. Spłycając nieco zagadnienie bez utraty puenty, można sprawę opisać tak. Kafar jest to takie rozpożerne zwierzę na gąsienicach, które ma maszt, po którym porusza się tam i z powrotem 2,5-tonowy ciężar. Spadając, uderza on w pal i tym sposobem wbija go do ziemi. I o ten ciężar właśnie poszło. Jak wiecie lub nie wiecie, ciężar ten nosi tyleż wdzięczną, co jak najbardziej techniczną nazwę baba. Nasz kafar był już nieźle wysłużony. Według słów operatora, tym sprzętem jeszcze Hitler na Helu pale wbijał. I co za tym idzie, nie był już w najlepszym stanie. Troszkę reanimowany, wyposażony w uszczelki z dętek, szylnik hydrauliczny dorabiany z rzecznej barki i w miarę nową linę, miał zaraz po tej budowie przejść na zasłużoną emeryturę. Budowa była szybką, potężną robotą interwencyjną na Odrze po powodzi w 97. W ciągu 2 miesięcy miałem zbudować 140-metrowy prowizoryczny most stalowy z jednego brzegu na drugi. Byliśmy na świeczniku i odwiedzali nas wszyscy święci, nie jakieś tam leszcze z gminy czy województwa, ale oficjele z samej stolicy. Ba! Pewnego razu na budowę zajechała Lancią w osłonie smutnych panów w ciemnych gangach, jedna z powszechnie wówczas znana posłanka. Łazi, pyta, a co to, a co tamto, a za kiedy, a za ile, jak ciężko i czy wodę do picia mamy i czy kibel nam regularnie wywożą i czy przerwa śniadaniowa i czy kurde normalnie o mało mnie nie spytała, jak się miewają hemoroidy żony brygadzisty. No i jakie problemy mamy na budowie. Łaziła wszędzie, a borowiki za nią krok w krok. Żeby rzucić jej coś na żer, powiedziałem, że wbijanie pali idzie nieco opornie, bo grunt twardy, bo rury grube itd. Kazała się zaprowadzić do kafara. Kafar akurat miał przerwę w pracy, bo jego operatorzy, Grzegorze o ksywach Paskud i Cienia, spróbowali przy akompaniamencie rozlicznych, smakowitych, a głośnych dynamizatorów naprawić linę odrzeczonej baby, która właśnie była uprzejma urwać się niemalże u samej góry masztu. Pani posłanka stoi w gumiaczkach i kasku, patrzy w górę, pyta, w czym problem i tak dalej. Coś tam jej mętnie tłumaczy, stoimy już dłuższą chwilę i nagle słyszy ze szczytu masztu bas Grzesia Cieniasa. Paskud! Kurwa, nie będzie się z nas jakaś stara baba napierdalać. Ty ją kurwa weź z przodu, ja ją kurwa wezmę z tyłu, brecha w ucho, młotem jebnij centralnie, ja kluczem poprawię, a jak se nie odpuści, to kurwa zajebie ją, Francę babilońską. Borowiki wsadzili prawe ręce pod pachy, a ja musiałem, podobnie jak na wstępie szanownemu bojownictwu, tłumaczyć pani posłance, że to nie o niej mowa. Kiedyś zahaczył o czerwone brygady sezonowy cieśla. Wysoki i łysy, chodził w czarnym skórzanym płaszczu i w czarnym kapeluszu Panama, do tego lekko utykał na nogę, więc siłą rzeczy nie mogli go nazwać inaczej niż Herflik. Był to typowy opowiadacz nieprawdopodobny, ile to nie wypił, gdzie to nie był, ilu to nie zaliczył, jednym słowem Baron Munchausen to przy nim niecielęcy cyc. Między innymi twierdził, że po wielu latach pędzenia samogonu potrafi dokładnie określić moc każdego alkoholu na smaka.
Zaintrygowało to moich domorosłych chemików spożywczych. Mało który z czerwonych brygad nie miał w domu krzywej rurki, więc zaczęli nosić mu próbki do oceny. Michał, zwany Tupaj, te młody Tupaj pobrowara, miał właśnie na dojrzewaniu spory baniak zacieru, więc jak przeciurkało, przyniósł też. A było to tak. Dzień pierwszy Tupaj nalewa herflikowi z piersiówki, ten wypija, smakuje i wydaje werdykt. 38, maksimum. Tupaj wkurwiony sam smakuje i uroczo z wdziękiem operując językiem ogólnobudowlanym zarzuca herflikowi podłe kłamstwo i brak profesjonalizmu. Na arbitraż nie starcza przedmiotu sporu. Dzień drugi. Tupaj, którego samogon po drugiej secie zwalał z nóg na dwie doby, wyciąga piersiówkę udoskonalonej przez noc politury, druga destylacja czy coś, i nalewa herflikowi bańkę. Herflik smakuje i powiada: lepsze, dużo lepsze, ale więcej niż pięć dych nie ma za chuja dzwona. Tupaj ponowił swoje zawołanie bojowe z wczoraj i pieszczotliwie się wyraził o mamusi herflika, więc o mało nie doszło do rękoczynów. Dzień trzeci, szychta. Tupaj wyciąga piersiówkę, mówi, że znowu udoskonalił, polewa bańkę, herflik przechyla, robi ha, strzepuje kieliszek i powiada: Tupaj, rób tak dalej, to za tydzień te 60 osiągniesz. Tupaj zarechotał, cała reszta czerwonych wraz z nim. Ponieważ nie kumałem, o co chodzi, myślałem, że ze szczęścia, więc mi wytłumaczyli. Trzecia piersiówka zawierała sklepowy spirytus rektyfikowany o mocy 96%. Finałowa aria Tupaja: Herflik, ty to musz jęzor hobyzola od twoich stalkapków. Twój język wrażliwością na smak przypomina podeszwę twoich roboczych trzewików ze stalowymi noskami. Kiedyś we dwóch z kolesiem Bolkiem, ale formalnie to ja byłem kierownikiem, prowadziliśmy budowę sporego wiaduktu nad koleją kawał drogi od domu. Czegokolwiek tam człowiek nie tknął, pojawiały się problemy, w lwiej części wynikające z idiotycznie i dyletancko wykonanej dokumentacji. W miejscu, gdzie wypadał wschodni przyczółek, znajdował się nieujęty w ogóle na dokumentacji stary, pełen szlamu zbiornik przeciwpożarowy. Tam, gdzie grunt miał być twardy, było miłe błotko o konsystencji sraczki. Tam, gdzie miało być sucho, wykopy zalewała woda. Tam, gdzie mieliśmy zbudować filar na normalnym, tak zwanym bezpośrednim fundamencie, pojawiła się jak z nieba 6-metrowej grubości warstwa torfu i trzeba było szybko wnioskować do projektanta, żeby zamienił fundament na pale. A rozmowy w wykonaniu suchotycznego ślepca z kamieniem u szyi, bowiem wspomnianego projektowanego bąka nie puścił kto inny jak pewien doktor, ten sam, który parę miesięcy wcześniej tak pochlebnie wyraził się o mojej znajomości betonowozów, na negocjacje z herr doktorem zawsze posyłałem Bola. Osobiście wolałem nie jechać, bo każde spotkanie z tym napuszonym gamoniem stanowiło dla mnie ryzyko popełnienia czynu niekontrolowanego. Ale herr doktor swoje. Nie, nie i nie. Dokumentacja jest w porządku, to głupi wykonawca nie umie sobie poradzić. O ile w ogóle cokolwiek mówił, bo bywało, że w ogóle nie rozmawiał, jeżeli Bolo przyjechał bez spinki w krawacie. I dalej robił fugu. Sprawa stała już na ostrzu noża, bo termin leciał, a robót wykonywać się nie dało. Po kolejnym remisowym starciu Bola z herr doktorem miarka się przebrała. Wziąłem wszystkie opinie geologiczne, wyniki pomiarów geodezyjnych oraz przelane na papier cuchnące bąki doktora, podbite, a jakże wspomnianą już imponującą pieczęcią. Do tego napisałem dość paskudny w tonie paszkwil i całość osobiście powiozłem do siedziby inwestora, a z uszu leciał mi siwy dym. Na zwołaną specjalnie w tej sprawie nadzwyczajną radę budowy, oprócz oczywiście herr doktora z chmarą wyfroczonych, wypomadowanych asystentów wyglądających, mówiących i zachowujących się jak jego młodsze klony, inwestor zaprosił jako konsultantów dwóch profesorów, których nazwiska w mojej branży są, jak nie przymierzając, Penderecki w muzyce czy Religa w kardiochirurgii. Dwóch skromnych, siwych, starszych panów siadło za stołem i już na wejściu kilkoma prostymi znajami osadzili herr doktora w cuglach, po czym nie minęło 5 minut, jak miał na szyi homonto w gasejującej mordzie wędzidło i obaj staruszkowie radośnie gnali go po majdanie batami. Dali mu chwilę wytchnienia i poprosili, żebym ja, jako kierownik, przedstawił sytuację kompleksowo. Stanąłem przy ścianie zawieszonej mapami i rysunkami, zacząłem przemowę. A że byłem w dość silnym stresie, a poza tym mam tę wadę, że często słowa nie nadążają mi za myślą, więc moje wystąpienie, choć zawierało same fakty, było nieco chaotyczne. Powiedzmy. Herr doktor, osadzony chwilowo na miejscu przez swoich dwóch woźniców, wrzasnął wściekle: jak się pan wysławia, pan plącze kolejność zdarzeń, to absurd! Niech pan pozwoli mówić komuś, kto się zna na rzeczy, ja nic z tego nie rozumiem. Na to mniejszy staruszek uśmiechnął się i powiedział: panie doktorze, nikt z obecnych tutaj nic z tego nie rozumie, ale tylko pan miał odwagę się do tego przyznać.
I to był dla herr doktora paradny czaprak z napisem Dureń. W czerwonych brygadach panowała atmosfera dość familiarna, bo prawie wszyscy pochodzili z trzech sąsiadujących ze sobą wiosek i znali się od urodzenia. Byli tam jacyś synowie czyichś tam ciotecznych szwagrów, zięciowie babki czyjeś kuzynki, bracia cioteczni i kuzyni we wszystkich możliwych liniach. Nic się przed nikim nie mogło ukryć, tylko kierownik był skądinąd. Pewnego razu, obserwując robotę, zauważyłem brak jednego z ludzi. Wiedziony nieomylnym instynktem, udałem się przez pole do najbliższego sklepu, ale nie do środka, tylko na tyły, gdzie stał betonowy hasiok, czyli śmietnik z klapą. Instynkt mnie nie zawiódł. Inkryminowany Alojzy siedział sobie pod nim z flaszeczką mózgojeba potrójnie siarkowanego, uśmiechał się wesoło i grzał gębę w słoneczku. Co ty kurwa twoja gwiazdka, 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 gwiazdka robisz? Pytam łagodnie, nawet specjalnie, jak widać, nie dynamizując. Niech się kierownik na mnie nie wściekł, wnuk mi się urodził, to piją, wiecie, pierwszy wnuk. Serce mi zmiękło nieco, tym bardziej, że mnie osobiście kilka tygodni wcześniej urodził się syn i pamiętałem, co wtedy wyrabiałem, a raczej nie pamiętałem. Odrzuciwszy propozycję siorbnięcia siarkofruta, kazałem Alojzowi natychmiast wracać na budowę, co uczynił nawet dość prosto. Resztę dnia spędził przy noszeniu worków i nawet nie odpisałem mu godzin. Identyczny numer Alojz wyciął za nazajutrz, z tym, że przez kilka godzin nie było mnie na budowie, a majster nie miał takiego instynktu jak ja i poszedł co prawda do sklepu, ale za śmietnik nie zawędrował. Toteż parującego potrójnym siarkowym czachodymem Alojza przyprowadzili na budowę dopiero pod szychtę. Ale cóż, wnuk, pierwszy męski potomek starożytnego rodu Alojzów, zostało mu wybaczone, ale kiedy trzeciego dnia znów się stracił, wziąłem brygadzistę na świadka i pognałem z nim zarzeczony śmietnik, aby odnaleźć Alojza i po sprawiedliwym procesie ukręcić mu łeb przy samej kości ogonowej. Po drodze mówię, ja kurwa rozumiem, cieszy się chłop, ale ileż kurwa mać można opijać wnuka? Brygadzista, sąsiad Alojza z zamiedzy, wywalił na mnie oczy, jakby pierwszy raz w życiu zobaczył białego człowieka i mówi niedowierzając. Alojzowi się wnuk urodził? No świetnie się tam ponoć znacie w tej wsi, to myślałem, że pan wie. Co, a może on nie ma wnuka? No mo! Ale ty niego wnuk je już ministrantym! Stanąłem na środku pola i nieomal czułem, jak mi wyrastają ośle uszy. No tak, wnuk się urodził, ale ja nie spytałem kiedy. O kurwa, gwiazdka, 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 gwiazdka. O ja cię pierdolę, gwiazdka, 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 trzy gwiazdki. Dynamizatory fruwały jak grat oj. Przeszedłem samego siebie. Wróciliśmy oczywiście na budowę, a po Alojza posłałem samochód. Brygadzista mówi, kierowniku, ja was podziwiam. Za co? Pytam mile połechtany, oczekując laurki dla swojego profesjonalizmu i zdolności w dziedzinie HR. Bo wyście są jedynym chłopem, którego znam, co umi godzina kląć i się nie powtarzu. Był to jeden z nielicznych momentów w moim życiu, kiedy brakło mi riposty. Jak ktoś ma pecha, to podobno nawet podczas uprawiania seksu może na gwóźdź trafić. Spawaczowi o ksywie X-Men do łóżka co prawda nie zaglądałem, ale fakt jest faktem, że pecha chłop miał nie z tej ziemi. To wlas na gwóźdź, to się oparzył, hitem były spalone na tyłku spodnie, kiedy przysiadł na papierosa na krawędzi świeżo przez siebie samego upalonej blachy. Innym razem poraził go prąd podczas wkręcania żarówki, albo złamał palec otwierając konserwę. Na jednej z budów czerwone brygady pod wodzą elektryka wkopywały słupy i wieszały na nich przewód zasilający prowizorkę. X-Men, ponieważ był w grupie zwiększonego ryzyka, a samo jego nazwisko doprowadzało Becha Pizdę do stanu białej gorączki, dostał spokojne zadanie spawania kątowników na koiec dla psa naszego prezesa, więc nic mu nie groziło. Tak przynajmniej myślałem. Pracuję sobie w pocie czoła w pakamerze nad kubeczkiem kawy, gdy nagle do środka wpadł elektryk. Panie kierowniku, pójdź pan wartko, bo X-Men zleciał ze słupa! Taki kurwa chuj jak ogon Pokemona, X-Men spawa kojec dla pikusia. No ja, a mi brakło chłopa, to żech go zabrał. I opowiada dalej w swoim języku, ale ja to oddam w przyzwoitej mowie zależnej. Elektrykowi był potrzebny jeszcze jeden człowiek do naciągania przewodów czy do czegoś tam, nie wnikałem, więc zabrał X-Mena na moment od spawania. X-Men uparł się, że wylezie na słup, ale spadł już z połowy drabiny i to paskudnie, na plecy. Kiedy podszedłem, leżał na trawce i jęczał z bólu. Natychmiast zadzwoniłem po pogotowie, kazałem go okryć kocem i czekaliśmy na karetkę. Karetka pojawiła się po 10 minutach. X-Men leżał z zamkniętymi oczami, palił papierosy
papierosa i jęczał dalej, jak się zresztą okazało, nie bez powodu. Z karetki wysiadł lekarz i pielęgniarka. Tworzyli ciekawą parę. Ona wysmukła blond nordyczka, a on wręcz przeciwnie. Niski, tęgi i czarnoskóry. Podeszli do leżącego i pielęgniarka powiedziała kontrolnie, żeby otwarł oczy. X-Men otwarł, spojrzał w twarz pochylonemu nad sobą lekarzowi i jęknął: o Jezu, Jezu, Jezu! Lekarz pougniatał go tu i ówdzie, podniósł mu stopę, kazał poruszać palcami, w zamyśleniu potarł czoło i stwierdził: cipa. Trochę mnie zdumiało to słowo, ale w końcu też poniekąd medyczne. W końcu myślę, chyba wie chłop, co robi. Lekarz stoi, myśli, marszczy czoło, w końcu podniósł X-Menowi drugą stopę z ziemi i zakonkludował: cipa. Takiego postponowania cipy nie wytrzymał brygadzista, odchrząknął i stwierdził: widzie co, doktorze, i o to mnie ma uczony, ale na moje oko to je noga, a nie cipa. Doktor spojrzał na niego przeciągle i po czym pochylił się ponownie nad leżącym X-Menem i spytał: cipa na boli noga? Ło matko wszystkich kaców. Biedak nie mógł zrozumieć, dlaczego pięciu dorosłych ludzi, włączając w to umierającego przed chwilą X-Mena, kula się po glebie i pluje dookoła. A X-Men miał jedno pęknięte żebro. Jak go potem spytałem, czemu tak jęczał na widok Murzyna, to spojrzał na mnie przeciągle i nic nie powiedział. Ale ja byłem przekonany, że kiedy się odwróciłem, narysował kółko na czole. Kiedyś byłem w jakiejś sprawie w biurze nadzoru budowy. Pracował tam niejaki pan Wiesiu, który był QS-em, czyli po ludzku inżynierem rozliczeniowym. Człowiek miał niewiarygodny talent do markowania roboty i stwarzania wokół siebie aury profesjonalizmu. Musiał, bo w tym co robił cienki był jak żebro bakterii, a całą robotę odwalała za niego asystentka. W związku z tym udawał wieczne zalatanie. Sprawy z nim załatwiało się dosłownie w biegu, a na spotkanie, to znaczy sześć słów zamienionych na korytarzu między biurem a kserokopiarką, trzeba było się umówić dwa dni wcześniej. I była jeszcze pani Stasia, sekretarka, która z kolei była biurową siłą spokoju i miała dość cięty język. Złapałem pana Wiesia między kiblem a biurem, stanąłem na jego trajektorii i nawijam coś o płaceniu. Pan Wiesiu na to, nie zwalniając nawet kroku: panie, daj pan spokój, ja nie mam czasu, ja mam do zrobienia miesięczne zestawienie, miesięczny raport dla inwestora, miesięczne rozliczenie, miesięczne wykresy, miesięczny harmonogram, miesięczny plan płatności, miesięczną fakturę. I na to nadziała się Staśka, słucha chwilę i mówi: Wiesiu, jak ty tak dalej będziesz zapierdalał, to ino patrzeć, jak krwawienia miesięcznego od tego dostaniesz. Miałem kiedyś ciekawego typa jako inspektora nadzoru. Facet mówił w kilku językach, w tym po łacinie, nosił pelerynę zamiast płaszcza i był zafascynowany historią, kulturą i mitologią starożytnego Rzymu. Psa, spaniela, nazwał Kato. Syn jego miał na imię Oktawian, a sam, żeby już było do kompletu, nosił miano... Nie powiem, bo już za dużo szczegółów było, a gościu chyba dalej pracuje w fachu, jeszcze go ktoś zidentyfikuje i będzie zgrzyt. Ale naprawdę, na imię miał bardzo po rzymsku i do tego Oktawiana jak ulał pasowało. Brelok do kluczy nosił w kształcie hełmu legionisty, a pod lusterkiem w jego samochodzie uroczo dyndała sławetna kapitolińska wilczyca z uwieszonymi u cycków dwoma takimi, co Rzym zbudowali. Samochód miał oczywiście włoski, świetnej marki Cinquecento, w kolorze cesarskiej purpury. Może nieco bliżej cynobru. Pewnego razu, zwizytowawszy budowę i inskrypcje adekwatne w dzienniku tejże piękną majuskułą poczyniwszy, owinął się peleryną jak senator togą i udał się w kierunku wzmiankowanego pojazdu. Ja siedziałem w pakamerze i jadłem bułkę z salcesonem. Wtem dźwierza mego skromnego triklinium rozwarły się z wielkim łoskotem i stanął w nich on z rozwianym włosem, groźny jak ów centurion, co Petroniuszowi przyniósł był ongi nakaz bliższego zapoznania się z własnym mieczem. Stanął i rzesze: na Jowisza! Po trzykroć, kurwa! Rydwan mi się spierdolił! Umarłem. Ostatnią myślą było: jakiś salceson tracę na tym świecie. Kiedyś jednego sezonowego przyuważyły czerwone brygady, jak się w porze śniadaniowej onanizował w krzaczorach. Śmiechawa była, a jakże, i natychmiast nadali mu odpowiednią ksywę. Jockey, hehe. Na drugi dzień rano Jockey przychodzi na budowę i chce się przywitać. Jego dialog z Lechem: naftą. Graba, Lechu.
Spierdalaj z tą grabą, Jockey, ja cudzych bab nie ściskam. Nieraz zdarzało się, że po porannej odprawie musiałem na parę godzin wyjechać z budowy, żeby pozałatwiać jakieś sprawy. Zawsze w takim przypadku starałem się nałożyć czerwonym brygadom sporo więcej roboty, niż byli w stanie zrobić. Wiedziałem, że nadgorliwość nigdy nie była mocną stroną moich ludzi i jak dostaną za mało do zrobienia, to zaraz po zakończeniu legną pokotem w słońcu albo zasiądą do skata, delegowawszy wcześniej jednostki mniej przedsiębiorcze po odpowiednie środki rozweselające. System sprawdzał się doskonale. Pewnego razu wróciłem na budowę po kilkugodzinnej nieobecności. Wszyscy pracują w pocie czoła. Tyle roboty, co mogli wykonać, wykonali, więc po raz kolejny pogratulowałem sobie pomysłu. Wyjąłem z auta przydziałowe dwie zgrzewki gazowanej mineralnej. Było gorące lato, słońce prażyło jak na patelni i wszedłem z nimi do budy czerwonych brygad, w której była lodówka. Wszedłem, spojrzałem i zdębiałem. Na przywleczonej przez stróża leżance siedział bowiem Nafta. Właściwie to pół siedział, pół leżał z głową odrzuconą na oparcie i spał w pozycji na popielniczkę. Jego szeroko rozdziawiony otwór gębowy celował prosto w sufit, uroczo eksponując dwa pozostałe jeszcze na posterunku zęby. Chrapał tak, że przy wydechu niemal widać było, jak przez tę hipopotamią paszczękę wypadają mu migdałki. Krążące wokół muchy najwyraźniej miały zamiar bliższego zapoznania się z wnętrzem jego jamy ustnej, to też mimo całego uroku tego widoku zdecydowałem się człowieka obudzić, co by jak Paweł Lubacha nie skończył. Podszedłem, trącam go lekko, nic. Trącam mocniej, nic. Wsadzam mu całkiem niezłą sójkę pod żebro, nic. Tylko emanowany przy wydechu owocowy aromat pozwalał się domyśleć, że to, co pił do śniadania, nie było bynajmniej maślanką. To mnie lekko podgrzało, więc potrząsnąłem nim solidnie i zadynamizowałem znacząco. A to Nafta poruszył się, otwarł oko, podniósł głowę i już myślałem, że odniosłem sukces, ale nic bardziej mylnego. Otóż bowiem głowa poleciała do przodu i śpiący zmienił pozycję z napopielniczkę na nadzień czoła. Biorąc wdech spazmatycznie i skokowo podnosił opadłą na piersi głowę do pozycji mniej więcej pionowej, a przy wydechu opadała mu ona znowu, czemu towarzyszyła symfonia dźwięków wydawanych przez bezzębną paszczękę i kichawy wielkości organowej piszczały. Na dodatek w tym opadaniu głowy olbrzymi nos dotykał dolnej wargi w sposób całkowicie urągający prawom natury. Przy próbie dokonania wdechu, warga wielkości ucha małego słonia zatykała mu nos, więc podrywał się gwałtownie i tak da capo. Zrezygnowałem z prób obudzenia Nafty, za to stałem i dłuższą chwilę kontemplowałem opisany powyżej niesamowity wizualno-wokalny performance. Na to wszedł brygadzista. Weź no go obudź, mówię, bo ja już kuffa nie mam siły. Brygadzista zabrał się do budzenia, a ja taktownie wycofałem się na zewnątrz. Słyszę naraz jebudu! I nieartykułowany wrzask Nafty, z którego dało się wyłowić tylko jedno cywilizowane słowo. Wamać! Przez uchylone drzwi słyszę dialog brygadzisty z Naftą. Czego kurwa ryczysz, debilu jebany? A bo mi się kurwa śniło, że mnie diobą dusi. Ty, taki stary chłop, a diobła się boisz? E tam, diobła to nie. Ino on był wielki, kudłaty, broda miał i czarne okulary. I myślał, że to kierownik. Na zakończenie większych budów organizowaliśmy zwykle tak zwany elegancki raut dla dystyngowanej elity. Co w języku ogólnobudowlanym oznaczało totalne ścięcie białka przez czerwone brygady w towarzystwie lokalnego sołtysa, proboszcza i dyrektora naszej grupy robót. Na ten cel szła z reguły cała wygospodarowana na budowie lewizna, pewna dotacja od prezesa oraz niebagatelna nieraz kwota uzyskana przez czerwone brygady drogą zwrotu opakowań szklanych. Tym razem było tak samo. Zakupiłem świnie oraz symboliczną ilość wódki. Resztę potrzeb zabezpieczała produkcja własna. A mistrzem ceremonii uczyniłem stróża tubylca. Za niewielką opłatą wynajął nam on sporą wiatę, pod którą zwykle trzymał ciągnik i załatwił ubój świniaka. Pani stróżowa z kolei zaoferowała się skrzyknąć parę sąsiadek i całą tę padlinę odpowiednio przyrządzić. No i zapowiadało się ciekawie. Pozapraszałem oficjeli sołtys, sekretarz gminy, sklepowa i szefowa baru w jednej osobie proboszcz. Zawiadomiłem kilku kolesi z firmy. W sumie spodziewałem się około 40 chłopa. Zaprosiłem również dyrektora mojej grupy robót. Równe z niego było chłopisko. Świeć, panie, nad jego duszą. Byłem mu coś winien za niebagatelną przysługę, którą mi był oddał parę miesięcy wcześniej, to też postanowiłem go specjalnie uhonorować. Zakupiłem mianowicie osobno i specjalnie z myślą o nim prosiaka, tudzież sporą i mocno nietanią flachę. Stróżowa, doświadczona weselna kuchara, miała upiec prosiaka w całości i na mój sygnał podać na stół. Idea była taka, żeby rzeczoną flaszkę prosiak trzymał w ryjku zamiast jabłuszka. A co? Taką miałem fantazję.
Impreza się rozkręca. Ciepła letnia noc, ciemno, księżyc na nowiu, czerwone brygady wcinają werfleisz, obficie popijając wodą ognistą, wierchuszka u szczytu stołu nie pozostaje w tyle i też za kołnierz nie wylewa. Siedzimy i gadamy se o starych karabinach. Po paru flaszkach doszedłem do wniosku, że pora już na niespodziankę, to też podniosłem się i poszedłem za dom, gdzie narożnie w ogniu smażył się prosiak. Stróż, stróżowa i sąsiadki wszyscy byli na stanowiskach, a błyski w ich oczach mówiły wyraźnie, że z danej im litrowej flachy eliksiru tupaja pozostało już tylko wspomnienie. Helmutku, mówię do stróża, ino nie zapomnij, jak przyniesiesz prosiaka, flaszkę w ryj włożyć. Helmut potwierdził, więc wróciłem do gości. Kiedy pękła następna flaszka, zza rogu pojawił się pochód. Przodem stróżowa z półmiskiem pieczeni, a za nią Helmut ze szwagrem, dźwigający na długiej desce upieczonego prosiaka. Położyli go na stole, przywitani brawami. Wstaje więc pełen 50% śliwowicowej weny i chce wygłaszać mowę, ale... Jeden rzut oka na świniaka spowodował, że zamiast tego wymknął mi się jeno wyjątkowo szpetny dynamizator, totalnie dezawuujący żeńską linię rodziny stróża Helmuta. Helmut, ty barani członie, gdzie kurwa jest flaszka? Miała być flaszka w ryju! A Helmut na to dość niewyraźnie. Hucha jest, haha, hucha, ho! Spojrzałem i zdębiałem. Helmutek bowiem dość mętnie patrzył na świat przez wódczane opary i trzymał flaszkę w ryju. Tylko że we własnym. Pewnego razu, nie wiem i wolę nie wiedzieć jak, firmie udało się złapać kontrakt finansowany, jak to wówczas mówiono, z Brukseli. W związku z tym prezes poczynił drastyczne kroki mające ugruntować imidż firmy w oczach zagranicznych audytorów. Czerwone brygady dostały nowiutkie czerwone mundurki i szał gwizdka, czerwone czapeczki bejsbolówki z logo firmy. Kierownik dostał nowe gumofilce, stare ze względu na liczbę lat, nadawały się tylko do izby tradycji firmy Goodyear. Oraz prawie nowy i bardzo czerwony, głównie od łat farby antykorozyjnej, służbowy samochód. Cały sprzęt mechaniczny poddano pracochłonnemu liftingowi za pomocą stalowych szczotek i hektolitrów odrdzewiacza, po czym pomalowano czerwoną minią. Na lakierę nie starczyło. Starym, wyglądającym jak wozy pana Drzymały pakamerom, amputowano kółka, bowiem prezes był niedawno w Słowacji i zauważył, że przewożenie pakamer na samochodach jest bardziej trendy i poddano je remontowi. Ponieważ wszystkie szczotki w liczbie 10 oraz całą minię w ilości jednej 15-litrowej bańki zużyto wcześniej na maszyny, więc malowano chlorokauczukiem prosto na rdze. Remont wnętrza zakończono na przewietrzeniu, a trzeba dodać, że tymi wozami to jeszcze protoplaści Romów do kraju Mieszka I przyjechali z Węgier przez Bramę Morawską. Na moje biuro po długich negocjacjach prezes Unio wynajął zrujnowaną wiejską świetlicę. Zapłacił chyba z 2,5 litrówki, sołtys szczęśliwy był, że przez rok nie będzie musiał się o tę zagrzybioną ruinę martwić i już kombinował, jak to sobie odbić sceny kontraktowej. No i zamiast tradycyjnych tubylców postanowiono zatrudnić firmę ochroniarską. Dostałem w ręce bardzo piękny i kolorowy folder, na którego pierwszej stronie stał sobie Gostek, wyglądający jak ten sławetny antyterrorysta, co ze strachu się posrał, spojrzawszy w lustro. Dalej jakiś łysy koło leży wciśnięty z twarzą z czarnoziem, a dwóch potężnych goryli z logo firmy na plecach łagodnie mu perswaduje: ty, ty, brzydki bandyto. I hasła: profesjonalizm, zaufanie, bezpieczeństwo, uzbrojone formacje obronne. Byłem pod wrażeniem. Rychło jednak okazało się, że dozorcy, których nam przysłała rzeczona firma, mieli tyle wspólnego z uzbrojonymi formacjami ochronnymi, co moje czerwone brygady z polowaniem Aldo Moro. Pierwszy miał około 65 lat i ręce tak pokręcone artretyzmem, że miał trudności z wybraniem numeru na klawiaturze telefonu. Drugi, lat na oko nieco więcej, okulary grubości bulajów w łodzi podwodnej i tak potężną astmę, że męczył się wchodząc po 4 schodach. Żal mi było tych ludzi, ale żal żalem, a ktoś budowy musiał pilnować i to ktoś, na kogo widok złodziej nie umrze ze śmiechu. Po kilku interwencjach firma przysłała mi na dozorce chłopa około 40, wielkiego jak szafa. Miał on manię naprawiania i poprawiania wszystkiego, co wpadło mu w ręce. Przy tym nie grzeszył szczególną inteligencją, a jego groźną twarz rzadko kiedy kalał cień myśli. Pewnego razu w moim biurze zatkała się kanalizacja. Wezwane służby nie przyjeżdżały przez 2 dni. W końcu stróż, ksywa Rain Man, powiedział, że on to sam naprawi. Ja, mając w pamięci rozkręcony w drobny mak radiokaseciak Grundyś oraz elektryczny czajnik, który po jego naprawie wywalił bezpieczniki na całej budowie, zakazałem mu tego z użyciem paru specjalnie dla niego stworzonych dynamizatorów. Niektóre były bardzo wymyślne.
Następnego dnia przyjeżdżam na budowie, a Rain Man, zadowolony z siebie z dumą, prowadzi mnie do kibla. Patrzę, puste, spuszczam wodę, spływa. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Aż do momentu, kiedy po dwóch dniach z piwnicy zaczął wydobywać się smród. Otwarłem drzwi, zapaliłem światło, zszedłem ze schodów i zobaczyłem całą piwnicę zalaną fekaliami. Zacny Rain Man naprawił kanalizację w ten sposób, że młotkiem wybił potężną dziurę w żeliwnej rurze. Ech, wy orły sokoły. Uzbrojone formacje obronne. Dalsza Galicja. Remonty kilku niewielkich mostków na parunastu kilometrów drogi. Czerwone brygady zakwaterowane po chałupach we wsi, kierownik z majstrem takoż. Jeden reprezentacyjny apartament wynajęty, na wszelki wypadek, bo miejsce ładne od cywilizacji daleko i często nas nawiedzał prezes, który z dala od jazgotliwej małżonki spędzał w tej wsi upojne chwile sam na sam z gazetą i flaszką. Pewnego razu na te wywczasy prezes przywiózł ze sobą gościa, naczelnika wydziału w gminie, czyli gościa, który za całą naszą robotę becelował. Przejechali się po budowach, pan naczelnik przejechał się po mnie, po majstrach, po robotnikach, że za wolno, że za mało, że brzydko, że coś tam. Stałem cicho w pozycji ruchki pasz fam, bowiem od razu zauważyłem i robotnicy też, że gość jest w stanie lekko odmiennym, a takim w drogę nie wchodzę, w każdym razie nie na trzeźwo. Połaził, pokrzyczał, poobrażał kogo mógł i obaj z prezesem pojechali na dalszą odnowę biologiczną. Reszta dnia minęła spokojnie, wieczorkiem jak zwykle trochę piwa, kolejna edycja nieustającego turnieju skata o tytuł Mistrza Galaktyki, trochę piwa, kolacja, trochę piwa. Parę minut po 5 rano razem z kolegą poszliśmy nieco się orzeźwić do płynącej kilkaset metrów dalej zimnej, bystrej rzeczki. Zresztą nie tylko my, czerwonym brygadom też to dobrze robiło na nadwyrężoną ślęczeniem nad kartami poranną kondycję, to też zakręt rzeczki był tradycyjnym miejscem codziennego porannego leczenia kaca. Nagle zza zakrętu wyłonił się wspomniany naczelnik. Śpiewając pod nosem szedł zamaszystym krokiem marynarza po mocno nieregularnej sinusoidzie, dzierżąc w rękach coś poetycznie wspaniałego po męczącej nocy. 3 butelki piwa, ewidentnie świeżo wyciągnięte z zimnej wody. Minął nas obojętnie. Wymyślimy się, wymienili uwagi na temat ciężkiego losu budowlańców w delegacji i pojechaliśmy do roboty. Ledwo minęła 6, a na budowę przyleciał prezes. Wziął mnie na bok i powiada: Sławek, trzeźwy jesteś? No kurde, panie prezesie, trzeźwy jestem jak rzodkiewka w ogrodzie u księdza plebana. Pojedziesz z naczelnikiem do lekarza, bo chyba się zatruł alkoholem. Co mu jest? Widziałem go rano na oko żyły, no chyba mu jeszcze grzmiało. Kurwa jego mać, pierdolony, kastrowany cap w dupę jebany przez stado napalonych kocurów. Rano nad rzeczkę poszedł, wrócił, wypił duszkiem flaszkę piwa, co w rzeczce chłodził, a teraz dzięcioł pierdzielony, żyga jak chory kot, jęczy i nic nie gada, a blado zielony jest jak dupa pani Dulskiej. A roboty kto popilnuje? Nie było mi w smak jechać kilkanaście kilometrów z jakimiś cuchnącymi, emajonującymi, trującymi miazmaty zwłokami na tylnym siedzeniu. Brygadzistę ustaw, wsiadaj w Witka i jedziemy. Wziąłem od kierownicy kluczyki od Vito i poszedłem ustawiać brygadzistę. On mnie wysłuchał i powiada: Ja, naczelnik godocie, tym co nos wczoraj zjebał, choby święty Michał diobła. Ja, tym som. Prezes padał, że zachorował i żygo. Brygadzista odchrząknął i powiada, podaje w oryginale, ewentualne tłumaczenie na maile za opłatą. Mówicie kierowniku, rano my poszli nad rzeka, co by się okąpać. Siedzimy se w pięciu i kurzymy na gnotku, a naraz tupaj pado, wejrzyjcie, idzie ten chuj, co nas wczoraj zwyzywał. Mieliśmy po piwie, bo każdego suszyło, to my się woleli nie pokazować, bo co by nos nie widział i nie poleciał co prezesa kablować. Tuż siedzimy se we krzokach i czekamy. On przyszedł, seblek się, wraził 3 flaszki piwa pod kamień i poszło się kąpać za winkiel na głęboko woda. Siedzimy, kurzymy, naraz hajna godo, jo ci chuju teraz pokorza gniew. Wylos z krzaków, wziąte jego piwa z wody i my ich wypili. Chcieliśmy iść na zot, a hajna pado, ni chujutki. Czekajcie, jo, jeszcze nie skończył. Wziął jedną flaszkę, wyjął luloka, nalął do niej kapsla zacisk, że nic nie szło poznać. My się zaczęli kuloć, choby głupki. Do drugiej flaszki nalął tupaj, a do trzeciej Marian. Pozaciskali my kapsle kluczem i wrazili flaszki na zot tam, kaj były. To prezes padło, że ten naczelnik żygo, jo się nie dziwia. He, kierowniku, po flaszce szczochów jobych ty żygą. O, matko i córko. Nikt nie wie, ile kosztowało mnie zachowanie powagi wobec jęczącego naczelnika, którego zamiast do lekarza odwiozłem do domu.
Pewnego razu remontowaliśmy mały wiadukt na dwupasmówce. Oczywiście komplet atrakcji, mnóstwo znaków, zwężenie, pulsujące żółte światła, nocą istna dyskoteka i szał w trampkach z wymianą akumulatorów, które to wszystko zasilały. No i oczywiście, jak to bywa w godzinach szczytu, koszmarne korki. Zaraz za budową przy szosie był sobie niewielki, zaśmiecony placyk, a na nim obleśna buda z osinobusa, tuningowana młotem i kątową szlifierką. Z dachu wystawał komin z kawałka rury, bo w środku zaś był grill zrobiony z zielonej beczki z napisem BP i prętów zbrojeniowych. Na grillu piekło się coś przypominającego na oko i na nos moczone w karbolu mielone odpady masarnicze. W budzie królował równie jak ona obleśny, otyły, spocony pierwolud z gołą babką wytatuowaną na przedramieniu, którego jedyną zaletą było to, że śmierdział nieco mniej niż zwłoki na grillu. Nazwa całości, pisownia oryginalna, Bar Udzitka. Nieoficjalnie zaś wśród miejscowej ludności kurwidołek. Jako żywo na placyku codziennie kręciły się panienki. Kilkudniowa obserwacja pozwoliła czerwonym brygadom odkryć, że placyk mają w leasingu dwie konkurujące ze sobą stajnie. Biała, dwie blondyny plus ruda, pimpuś w białej audycy, oraz zielona. Trzy farbowane rude, tatusiek wiecznie początkujący, albo o zbyt miękkim serduszku, bo w starym zielonym golfie. Któregoś dnia siedzę na progu pakamery i udaję, że pilnuję roboty. A w sumie opalam gębę w słoneczku i pociągam chłodne piwko. Naraz słyszę: dzień dobry, przepraszam, czy mogę skorzystać z toalety? Patrzę, mała ruda z zielonej stajni w stroju służbowym. Nie chciałem mieć za wiele do czynienia z krewnymi i znajomymi dzitka parowego, ale ujęło mnie to, że za naszą tojtojkę nazwała toaletą. Proszę, mówię i wracam do pracy. Panienka skorzystała i poszła, ale jak łatwo się domyślić, nasza budowa stała się od tego czasu ulubionym kącikiem zielonych panienek. Przychodziły do kibelka, albo wody się napić, albo pogadać o ciężkich czasach, posępić szluga, czy po prostu po to, żeby po paru godzinach sterczenia na posterunku posadzić tyłek gdzieś w cieniu. Czerwone brygady dostały, poparty niezłą porcją ciężkiego kalibru dynamizatorów, oficjalny prikaz patrzenia w przeciwnym kierunku. Nikt nikomu krzywdy nie robił i każda ze stron była zadowolona. Któregoś razu jednak na budowę nie wiadomo dlaczego z piskiem hamulców zajechało wspomniane białe Audi. Wyskoczył z niego tatusiek drugiej stajni, obwieszony złotem i w upale kapiący dookoła brylantyną i wrzasnął do mnie: ty tam! Gdzie kurwa są moje dziewczyny? Ja na to nabrałem powietrza i padło sławetne i długo później cytowane: niech się pan nie unosi, panie przedsiębiorco rozrywkowy, nie denerwuje mnie podczas pracy i nie używa w stosunku do mnie ordynarnych słów, albowiem rękę na serduszku kładę, żem wielce szanownych pracownic pańskiej firmy nie widział w dniu dzisiejszym i doprawdy nie wiem, gdzie mogą obecnie przebywać. Odpowiedziałem mu, przy czym tekst pisany kursywą dla przyzwoitości podaję w nieco zmienionej formie. Na to z cienia za kamerą wyszła ruda Milena od zielonego golfa i na cały regulator zatekściła: bardzo uprzejmie pana proszę, miły panie z gustowną biżuterią, o wyglądzie latynoskiego chłopca kochającego inaczej, w imię ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aby zechciał się pan łaskawie zostawić tego pana i innych tu obecnych w spokoju. Jesteśmy ludźmi interesu i rozumiemy, że przebywanie w cudzej strefie ekonomicznej może się skończyć karnymi sankcjami na niewyobrażalną dla pana obecnie skalę, przy czym przypis jak wyżej, zresztą część przyznaję, dopowiedziałem z głowy, bowiem po trzech pierwszych słowach ucho mi zdwiędło i odmówiło posłuszeństwa. Moje hartowne ucho kierownika. On zdumiony wsiadł w audycję i spalił gumy. Milena zaś, widząc moje zdumienie i wielkie jak spotki oczy czerwonych brygad, wzruszyła ramionami i powiedziała: a co kurwa, co się będzie jakiś pierdolony obcy Alfons po naszej kurwa budowie szwendał? Od tego czasu zielona stajna i czerwone brygady żyły w najlepszej komitywie. Czy popartej czynami, tego nie wiem, albowiem mogę mówić wyłącznie za siebie. Kiedyś pewna kopalnia zleciła nam rektyfikację małego mostku nad potokiem. Mostek nieco się był poskręcał i poprzesuwał na podporach wskutek szkód górniczych i należało go podnieść do góry, ustawić jak należy i opuścić. Sprawa prosta jak zjedzenie bułki z salcesonem. Dwa szlice w asfalcie, kilkanaście hydraulicznych podnośników, parę pomp do tego, nieco złomu na tymczasowe podparcia, podnieść, przesunąć, pomierzyć, opuścić, szlice zalać czarnym śmierdzącym na gorąco i do domu karpiom robić kuku, bo właśnie zbliżała się Wigilia. Tyle teorii.
Okazało się, że teoria w praktyce zbankrutowała. Kilkunastostopniowy mróz ściął olej hydrauliczny w podnośnikach, ludzie marzli, stary beton podpór pod podnośnikami trzeszczał, kruszał. Pierwszego dnia roboty ciężarówka zabiła sarnę tuż koło gospodarstwa, w którym mieliśmy bazę. Zmarznięte na kość sarnie zwłoki leżały pod płotem. Jakieś złe fatum zawisło nad czerwonymi brygadami. Mostek mieścił się na koszmarnym odludziu wśród samych lasów, gdzie prąd na drutach zawracał, a psy dupami szczekały. Gospodarz, który za astronomiczną kwotę wynajął nam nieużywany, pełen starych szmat garaż, do najbliższego sąsiada miał pół godziny rowerem. Zdziwaczało chłopisko samotnie na tym odludziu, to i nie dziwota, że kiedy nagle puste podwórko zaludniło się bandą ordynusów w czerwonych ubraniach, piekło stanęło chłopu przed oczyma jak żywe. Robił co mógł, aby uprzykrzyć nam życie. Do gazet dzindziboły niestworzone smarował. Do wójta z donosami na nas jeździł. Kradł, co mu w rękę wpadło. Gwoździe na podjeździe rozrzucał. Kiedyś przed wrotami naszego garażu wywalił parę taczek gnoju, bo jak powiedział, lepiej to pachnie niż wy, świniowule. No i został się tym świniowulem na wieki wieków. Amen. Zapytacie, czemu nie nałożyliśmy bazy gdzieś indziej? Otóż administracja lasów państwowych nawet nie chciała o tym słyszeć. Świniowul, którego chałupa była oddalona od mostu o jakieś 100 metrów, pozostawał jedyną opcją. Wiedział o tym i czuł się mocny. Ja wiedziałem, że robota jest na szybko, więc siedziałem cicho. Zresztą jedna rzecz nam rekompensowała wszystko. Garaż świniowula bezpośrednio przylegał do kotłowni i było w nim rozleniwiająco cieplutko. Skończyliśmy robotę dzień przed Wigilią. Brygady spakowały swoje utensylia na stara, ja rozliczyłem się ze świniowulem, wsiedliśmy do Witka i w drogę. Mróz zelżał nieco, ale koło minus 10 stopni trzymało. Po paru kilometrach poczułem, że coś nie daje mi spokoju. Odwracam się do czerwonych brygad piwkujących na tylnych siedzeniach i pytam. Słuchajcie, jedna rzecz mi nie pasuje, ta zabita sarna, ta zamarznięta, co przez 2 tygodnie przed bramą pod płotem leżała. Kurwa, albo ja ślepy jestem, albo dzisiaj nie było. Chłopy spojrzeli po sobie, a Nafta wyszczerzył swoje 2 ostańce i mówi: no co? Poszła se, kurwa. Zimno jej się zrobiło i poszła się ogrzać. Teraz se leży fajnie przykryto w ciepłym i się grzeje. Pierdu. Znamy się na takich gadkach. Mlask, mlask, ziew, ziew. Spanie mnie wzięło. Przypomniałem sobie błogie ciepełko garażu świniowula i stos brudnych szmat w kącie ciepło. Stos szmat, szmaty przykrywać padli na szmaty. O Jezus. Podskoczyłem jak oparzony na siedzeniu i odwróciłem się w stronę czerwonych brygad. Obleśnie roześmiane gęby wystarczyły mi za odpowiedź. Alois skwitował rzecz krótko. Kurwa w dupę jebana mać, jak ten zasrany chuj ta capiąco chałpa na bezrok zdoło wywietrzyć z tej padliny, to możecie mi ciulu godać. Pewnego lata dostaliśmy zlecenie na rozbiórkę fundamentów maszyn w hali kuźni sporego zakładu. Żelbetowe bloki, na których stały wcześniej jakieś młoty udarowe, gilotyny do blach czy inne narzędzia do robienia hałasu nie chciały się szczególnie poddać siermiężnym metodom typu kucie pneumatycznymi młotami, to też zdecydowałem się na zastosowanie zaprawy ekspandującej. Rzecz jest następująca. Wierci się w betonie, pneumatyczną wiertnicą spore otwory, średnicy 5 cm, długości zależnej od potrzeb, ale z reguły około metra, półtora, po czym wlewa się w nie magiczny biały proszek rozrobiony z wodą w ściśle określonej proporcji. Całość znacznie większa objętość podczas wiązania i trawestując Sienkiewicza można rzec, że nie ma betonu, który by taki eksperyment wytrzymać mógł. Nie są to żadne dla fachowca arkana. Na drugi dzień beton jest popękany na bryły, co rozbiórkę całości znakomicie ułatwia. No więc robimy, wiercimy, wlewamy, a całość przykrywamy gumami z taśmociągów, bo zaprawa ekspandująca wiążąc potrafi wystrzelić z otworu. A że całość na bazie wapna robiona, więc wszyscy w okularach, maskach na twarzach i w gumowych rękawicach. Dyrekcja zakładu nie chciała się zgodzić na to, byśmy zajęli jakąś zapasową szatnię, więc mieliśmy tam 2 pakamery i plastikowy kibel. Lato, cieplutko, może i lepiej było w tych budach niż w zimnych XIX-wiecznych halach o ścianach grubych jak więzienie. A że ubezpieczenie tego wymagało, wziąłem stróża z tej samej firmy, która ochraniała cały zakład. Buractwo przysłanego mi przez firmę ochroniarską emerytowanego operatora kosy jednoostrzowej przechodziło tym razem wszelkie pojęcia. O skali jego pijaństwa pojęcie mógł mieć chyba jedynie święty Antoni Padewski, patron rzeczy niemożliwych i niewiarygodnych.
Któregoś poniedziałkowego poranka przyjechałem na tę budowę i jakoś tak się zdarzyło, że pierwsze kroki musiałem skierować do kibla. Zamknąłem za sobą plastikowe drzwi, odwróciłem się i zaspane oczy w zdumieniu przecierając, kontemplowałem następujący widok. Popękany w jakichś 108 miejscach zbiornik, dziwną maś pod nogami i cuchnący, żółto-brązowy, grzybopodobny wykwit z otworu. Co to kurwa jest, stróżu, twoja mać! Stróż już siedział na swoim jubilacie i najwyraźniej chciał spalić gumę, ale nie zdążył. Przyduszony do sprężarki wyjęczał. No co? Śmierdziało, bo gorąco. Tom pomyślał, że worek wapna wsypie, jak w domu. Jakiego kurwa mać wapna? No, tego tam. Pokazał paluchem na okrytą plandeką paletę stojącą pod zadaszeniem. Spojrzałem we wskazanym kierunku i zrozumiałem wszystko. Worki na palecie zawieszały naszą zaprawę ekspandującą. Zbiornik kibla, jako się rzekło, w proszku był. Stróż, jak łatwo się domyślić, na szczaw poszedł, a sikać niestety trzeba było w pokrzywy. Jeden z cieśli, których zatrudniłem pewnego lata, cierpiał na ciężką musofobię. Mówiąc po ludzku, chłopisko panicznie się bał i brzydził wszelkich małych włochatych stworzonek ze szczególnym uwzględnieniem myszy. Chłop miał posturę syberyjskiego drwala, siłę traktora, biceps jak moje udo i bronami rzucał na długość stodoły. Ale na widok myszy dostawał drgawek, wpadał w panikę, właził na stół, krzesło, drabinę czy cokolwiek było w okolicy i oddalało go od podłogi i trząsł się ze strachu, piszcząc przy tym głosem tak cienkim, jakby w dzieciństwie zbyt często zjeżdżał po poręczy. Nazywano go dość przewrotnie Jerry. Jesień miała się ku końcowi i wszelkie ogoniaste mini sierściuchy z całej łąki pchały się na potęgę do naszych pakamer. Pozostawione bez zabezpieczenia śniadanie można było ze stuprocentową pewnością spisać na straty, a papier toaletowy zamykano w stalowej beczce po epidianie, żeby nie został pocięty na wióry i nie posłużył do budowy gniazda dla kolejnych pokoleń myszy. Biedny Jerry straszliwie się męczył. Wystarczyło, że ktokolwiek powiedział przy nim słowo mysz i cała zawartość żołądka przechodziła do kategorii wspomnień. Ponieważ jednak czerwone brygady miały swoiste poczucie solidarności, a Jerry był dość lubiany, nikt nie starał się robić tego celowo. Na zakończenie budowy następnej wiosny była jak zwykle impreza. Sekretarka zamówiła knajpę, był obiad, piwo i po parę setek na łeb. Siedzimy wszyscy przy stołach i gadka idzie jak to na imprezie, typowo marynistyczna. Wszyscy najedzeni, napici, rosół i rolada bezpieczne w żołądkach budowlanej braci. Piwo i woda płyną strumieniami, a nastroje są ogólnie wesołe. Rozmowa zeszła na temat płacenia za nadgodziny. Żeby wyjaśnić temat, zacząłem szukać w teczce szychtownicy. Postawiłem teczkę na stole i wykładam na stół. Wczorajszą gazetę, parę zamówień, plik papierów, książkę, którą wziąłem do poczytania. Wreszcie dobywam szychtownicę i chcę się zabierać do wyjaśnień. Jerry siedział po przeciwnej stronie stołu i patrzał na zawartość mojej teczki z niemym wyrzutem, mieniąc się na twarzy wszystkimi kolorami zjedzonego przed chwilą obiadu z przewagą wyśmienitej śląskiej czerwonej kapusty. Nagle zrobił zerwał się i poleciał w sobie tylko znanym kierunku. Wrócił po kilku minutach, wściekły i mrukliwy. Jedyne co powiedział brzmiało w pizdu! Nie gadał ze mną przez całą następną budowę. Sporo czasu minęło, zanim się zorientowałem, o co mu właściwie chodziło. Książka, którą położyłem na stole, nosiła tytuł Myszy i ludzie. W pewną ładną, słoneczną sobotę miałem zaplanowane betonowanie. Moja ślubna małżonka tegoż dnia postanowiła poddać się jakimś radykalnym zabiegom upiększającym w dość odległej miejscowości, jakieś tam taplania w śmierdzącym Błocku i inne kosztowne fanaberie i nie było gdzie upchnąć dzieci. Zgodziliśmy się, że pozostawienie ich samych w domu zmusiłoby nas do budowy nowego względnie do kosztownego i kłopotliwego przestawiania obecnego budynku na właściwe miejsce, ale konsensusu nie było. Krótka wymiana zdań zakończyła się moją kapitulacją. Cóż, postanowiłem dzieciom zafundować taplanie w Błocku za darmo na budowie. Doszedłszy do wniosku, że przebywanie w towarzystwie czerwonych brygad będzie dla moich młodych mniejszą traumą niż widok matki upapranej w czarnej mazi i przypominającą główną bohaterkę Blair Witch Project. Zapakowałem więc oboje młodych do samochodu i pojechałem na budowę. Córka na znak protestu przeciwko mojemu protestowi w temacie towarzyszenia matce nie wyszła nawet z samochodu i oddała się lekturze któregoś tam tomu przygód chorego portiera. Młody natomiast był w swoim żywiole. Wylas, kazał się ubrać w pomarańczową kamizelkę, jak mówił kuloodporną, mój biały kask i wio! Poszedł rządzić. Operator pompy rozstawiał właśnie swoją maszynerię. Pompę mieliśmy nie byle jaką, 38 metrów wysięgu, Putzmeister na Volvie, nówka sztuka. Operator Lizus 1 zdjął z pasa cały panel sterujący z joystickami, założył toto mojemu synowi i dał mu się pobawić.
Młody aż dech stracił. Kręcił joystickami na wszystkie strony, a pompa w prawo, w lewo, w górę, w dół, aż gumowa rura na końcu wysięgnika zamiatała po nasypie. Młody miał wtedy 6 lat. Stan jego przedniego uzębienia przypominał królika po czołowym zderzeniu. Rozdziawił też szczerbatą paszczę, aż mu ślina ciekła po brodzie i bawił się tą ogromną zabawką z niesamowitym przejęciem. Przyjechała pani inspektor. Wściekle ruda, syntetyk, wyjąca 50, o głosie i słownictwie godnym czteropaskowego dresa i urodzie oraz posturze a la Big Black Sista spod latarni na Brooklynie. Chcąc nie chcąc, musiałem zostawić syna w pakamerze pod opieką przodowego betoniarza i pójść z tym koszmarnym babochłopem na obiekt, żeby dokonać odbioru. Przodowym betoniarzy był Nafta. Młodemu przykazałem słuchać pana Leszka, nie pakować łapek do gniazdek generatora ani do sprężarki, nie włączać piły tarczowej itd. Dostał ciesielski ołówek i parę kartek i miał bojowe zadanie. Narysować budowę. Nafta zaś został pouczony w hermetycznym języku ogólnobudowlanym, że jeśli nie dopilnuje mi dzieciaka, to jego genitalia po bolesnym procesie powolnego smażenia oraz usunięciu przy pomocy piły łańcuchowej zawisną w charakterze trofeum na szczycie dźwigu, po czym posłużą jako guma do rzucia dla najbliższego gospodarskiego Brytana. Wróciłem po pół godzinie, zmęczony basowym rechotem i ordynarnością babochłopa, a nade wszystko oparami zapachu poison, w których pływała jak trup smoka w formalinie. Patrzę, młody spokojnie rysuje, a Nafta popala męskiego i rozmawia z kolesiami, nie żałując dynamizatorów. Rozpoczęła się robota. Po 3 godzinach wziąłem dzieci i pojechaliśmy z moim zastępcą na obiad. Po drodze jeszcze jedna budowa, wysiadam na chwilę pogadać z operatorem dźwigu. Młody oczywiście za mną, ale bez entuzjazmu. Dźwig malutki, 18 metrów wszystkiego. Córka czyta o jakimś ptaku z końską głową i świata nie widzi. Młody podchodzi do dźwigu i patrzy z wyraźną dezaprobatą. Co młody? Fajna maszyna? Nie fajna. Tamta maszyna miała większego chuja. Większe co? No tata, chuja. Pan Lesek temu panu od pompy mówił: Romek, wystaw tego chuja dalej za ścianę. Bez komentarzy, ale brygada rotflowała po glebie i mój kolega Bolek takoż. Jedziemy dalej. Młody dziarsko wysiada przed knajpą, zakłada ciemne okularki, patrzy z podełba i naraz plu! Imponująco strzyka śliną przez szparę między zębami i spogląda na mnie z dumą. Co ty robisz, Szylu? Pytam. Pan Lesek mnie nauczył, odpowiada Szczyl. Cóż, stanem uzębienia mój syn znacznie przewyższał Naftę, a że pojętne bydlątko z niego jest, więc szybko podłapał co i jak. Bolek się trzyma za brzuch, co by przepukliny nie dostać. Weszliśmy do restauracji, siadamy, coś tam powybieraliśmy z karty, dorośli zapalili, dzieci nie. I czekamy, czekamy. Czekamy. Po kwadransie interweniowałem u bufetowej i wreszcie przyszła obsługa w postaci naburmuszonej i wybitnie nieefektownej kelnerki. Przyjęła zamówienia, burknęła coś, pociągnęła nosem i poszła. Co za denny babsztyl, mówię do Bolka, wypuszczając dym. Denny i brzydki, potwierdza Bolek. I leniwy, dorzucam. Mój męski potomek pochyla się do mnie i teatralnym szeptem na pół knajpy zapodaje. Tata, wiesz? Ja myślę, że ona... Ten intensywny proces myślowy... Że ona już więcej chujów w dupie miała niż włosów na głowie. Bolo wpadł pod stół. Córka zakrztusiła się tym barkiem, aż zapluła okurary, a ja uosobienie ojcowskiej powagi pytam surowo. Co ty gadasz, Szylu jeden? No co, pan Lesek tak powiedział o tej brzydkiej, dużej pani z czerwonymi włosami na budowie. Nie utrzymałem powagi na twarzy. Okulałem się w stronę Bolka, który właśnie zaczynał drugą rundę. Swoją drogą trudno się nie zastanowić, co wyrośnie z tak dobrze zapowiadającego się juniora. Pewnego razu latem robiliśmy 2 przepusty w poprzek drogi. Nie jakieś tam rury, tylko solidne żelbetowe kanały 2 na 2,5 metra w wysokim nasypie, więc i wykopy musiały być niebyle jakie. Do wykonania tychże zaangażowałem cud enerdowskiej techniki. Koparkę UDS-214 na, ważne, samochodowym podwoziu. Przepusty były 2 w odległości około 200 metrów jeden od drugiego. Odcinek jezdni był zamknięty, słoneczko świeciło, ptaszęta kwiliły, czerwone brygady radośnie i wesoło robiły prace przygotowawcze, ja niwelowałem i koordynowałem całość, samochody odwoziły urobek, a koparka kopała. Ot, cud, miód, jak na propagandowym plakacie. Jak każda budowa, również ta nie obyła się bez wizyty prezesa, naszego słoneczka najjaśniejszego, cymbała, beserwisera i figuranta, który na wszystko miał doskonałe pomysły, a na nic nie miał pieniędzy. Przyjechał on otóż pewnego dnia i przywiózł z sobą mojego i brygad szczerego ulubieńca,
naturalnego syna spłodzonego przez Foresta Gumpa z samiczką misia koala, odpustowe dziwadełko i firmowego klauna Beha Pizdę. Podjechali pod pierwszy przepust, wysiedli. Beha Pizda w pełnym rynsztunku. Kamizelka, kask, rękawice, aparat fotograficzny plus skapownik, na twarzy Mars, a w głowie jak zwykle czarna dziura. Podszedłem, witam się, pokornie przyjmuję zjebkę za brak atestu dla drabiny. Nawet kretyn nie zauważył, że była spawana na budowie i jedyną instancją, która mogłaby wydać atest, był spawacz Gerard zwany X-Menem. Koparka na szczęście była przy drugim wykopie, robiąc jakieś poprawki, więc póki co nic nie groziło za. Prawdopodobny brak uprawnień przy sobie, stanie łapami w odległości od krawędzi wykopu mniejszej niż przepisowa, zdemolowane ogrodzenia wykopu i totalny brak tabliczek ostrzegawczych, wycieki oleju z hydrauliki, przenoszenie urobku nad głowami ludzi w wykopie, ładowanie na samochód podczas przebywania w nim kierowcy, palenie papierosa w trakcie obsługi maszyny i tak dalej. Nie widziałem z tej odległości więcej, ale to wystarczyło, żebym się stało 500 lżejszy w razie czego, a byłem pewien, że czerwone brygady te akurat przepisy BHP, jak zresztą wszystkie inne, przechowują w pewnym dość ciemnym miejscu, gdzie to i wytrzymać trudno i wychodzić niepolitycznie. Beha Pizda, jak zwykle przejęty swoją dziejową misją, pofotografował, popisał w koło notatniku siermiężnym kopiowym ołówkiem, opierdolił naftę za brak klina w siekierce i podniósł swój wzrok zmęczonego sokoła w stronę drugiego wykopu. Ja też, prezes też, oto cośmy ujrzeli. Koparkiewicz najwyraźniej skończył robotę, bo wyjechał spod wykopu i właśnie lawirował, by ustawić maszynę przodem w naszą stronę. Kiedy się to udało, samochód zaczął wolno jechać w naszą stronę. Beha Pizda uspokojony wyciągnął fajranta, ja mu usłużne 500 przypaliłem, stoimy i gadamy. Koparka jedzie. Ludzie pracują. Słońce świeci jasno, ptaszęta kwilą w łozinach, normalnie jak na propagandowym plakacie. Nadzór stoi i oświeca masy pracujące. Nagle... Beha Pizda rzuca się do wykopu, wrzeszczy coś jak opętany, zjeżdża na tyłku po glinie, staje na nogi, pluje piaskiem, wdrapuje się na przeciwległą skarpę, 3 razy zjeżdża, wrzeszczy coś niezrozumiałego. Czerwone brygady stoją i patrzą, ja wzruszam ramionami. Co mu kurde jest? Upał mu wiatr słoneczny w czaszce zagotował. Beha Pizda wisi na glinianej skarpie, wykopu jakieś 6-7 metrów ode mnie, wrzeszczy coś w rodzaju... Co tego debila pojebało? Pyta prezes. Gumiora drze jak jakiś pierdolony poseł. Sławek, co ta pizda właściwie wrzeszczy? Coś jakby jedzie, panie prezesie, odpowiadam. No jedzie, kurde, i co? Myślę, patrząc na będącą jakieś 30-40 metrów od nas jadącą prosto na nas koparkę. Jakoś mnie kompletnie nie zdziwił brak kierowcy w soferce, po prostu przeszedłem nad tym do porządku. Któryś pracownik z dołu popchnął Beha Pizdowe dubsko kawałkiem kantówki, facet wylazł, utytułany w glinie jak żuczek gnojarek i pędzi w kierunku jadącej koparki, wrzeszcząc coś, czego za jasną cholerę nie dało się zrozumieć, ale głos miał taki, jakby mu ktoś w tyłek wsadził laskę dynamitu, której ląd właśnie się dopalał. Podbiega do jadącego samochodu, jak prawdziwy komando z Soldier of Fortune, wskakuje na stopień, szarpie drzwiczki, włazi do środka. Wolna jadąca maszyna staje dęba jakieś 10 metrów od wykopu. Beha Pizda, dumny jak paf i brudny jak nieszczęście, wychodzi z szoferki i czeka na pochwały. Przecież właśnie bohatersko zatrzymał jadącą samopas maszynę, która za chwilę musiała, normalnie musiała wpaść do wykopu, pozabijać ludzi i zniszczyć całą robotę. On, bohater mający szansę na nieśmiertelność i odcinanie się na tle szarzyzny wieków. Wtem zza kopary wyskakuje jak diabeł z pudełka wściekły operator i wrzeszczy: kwamoć! Który kutafon mnie do maszyny włazi, a? Zaraz ci skurwielu jajka wkopię między migdałki. Spiął nieco konia, zobaczywszy upapranego jak mucha w gównie Beha Pizdę prezesa nad wykopem i w zaczynające właśnie się rozdzierać w szczerbatym uśmiechu mordy czerwonych brygad. Wyjaśnienie było proste. Maszyna taka, UDS-214 na samochodowym podwoziu, posiada mianowicie kabinę operatora zamontowaną koło wysięgnika koparki, a oprócz tego normalną szoferkę, jak to każda ciężarówka. Dowcip polega na tym, że operator siedząc w kabinie ma możliwość wykonywania normalnych manewrów całym samochodem, żeby przy jakimś prostym przestawianiu nie musiał wychodzić. Tego Beha Pizda nie wiedział. Gdyby operator nie miał na dodatek Walkmana na uszach, pewnie usłyszałby opętane wrzaski Beha Pizdy, ale miał i nie słyszał. Ze złości za swoje upodlenie Beha Pizda wlepił operatorowi naganę za pracę na sprzęcie z Walkmanem na uszach. Napisał ją, bo mówić już nie mógł. Moim zdaniem słusznie zrobił, ale nigdy mu tego nie powiedziałem i nie powiem.
Nigdy nie miałem i nie mam nic przeciwko tym młodym gościom nawijającym tysiące kilometrów na opony służbowych samochodów i próbujących tu i ówdzie coś sprzedać, żeby zarobić na chleb. Wielu z nich było kompetentnych, sympatycznych, chętnych do pomocy, przyjeżdżali na każde wezwanie, dostarczali co trzeba na zupełnie przyzwoitych warunkach, pomagali, doradzali. Problem polegał na tym, że niewielki arsenał środków, jakie kupowałem, był już dokumentnie obstawiony przez 3 czy 4 firmy i po prostu nie byłem umocowany do prowadzenia pertraktacji z innymi na skalę przekraczającą 100 zł. A jeszcze nie daj Boże, żeby taki jakikolwiek inny nieproszony gość nie wstrzelił się w odpowiednią chwilę. Znowu za długie i w sumie bez wczucia klimat mało zabawne. A było to tak. Od 6 dni padało, a od 3 lało jak z cebra. Budowa mostu przez małą rzeczkę była właśnie w fazie realizacji fundamentów. Część wykopana, część już zadeskowana i zazbrojona czekała na beton. Nie miałem sumienia wyganiać ludzi na taki deszcz, więc stałem na brzegu i bezsilnie patrzałem, jak rzeczka, normalnie szerokości strumienia moczu cierpiącego na przerost prostaty syryjskiego chomika, teraz z bulgotem obrywa ścianę wykopów, przelewa się przez grodzice i nanosi uroczą warstwę błota i mułu na moje świeżo wykonane zbrojenie. Przegrałem tego dnia 6 zł w skata, rozwaliłem nowiutkiego gumiaka na kawałku blachy, brakło mi fajek, a niezakryte żółtą gumową kurtką nogawki przemokły do cna i woda lała się do butów. Do tego odebrałem telefon z firmy ze wspaniałą nowiną, że wypłata za czerwiec będzie już w październiku, że zawiesili mi dodatek funkcyjny i że następną budowę będę miał na Podkarpaciu. Plac budowy tonął w błocie, kibel był przepełniony, jednym słowem totalna kurwa nirwana. Na budowę zajechał nagle podejrzanie piękny, czerwoniutki samochód na podejrzanie w warszawskich numerach. Wysiadł z niego podejrzanie gładki facet w podejrzanie wyjściowym garniturze, rozkładając podejrzanie wielki czarny parasol. Jednak najbardziej podejrzane było to, co trzymał w ręku, a mianowicie wielka czarna teżka w stylu zabij mnie, a i tak nie puszczę. Jeszcze chwilę się łudziłem, ale na czarnej klapie zobaczyłem błyszczący, malutki znaczek i już wiedziałem, że oto na budowę nie zawitał żaden rzecznik mafii, chcąc mi zaproponować budowę schronu dla ojca chrzestnego, nie notariusz z wiadomością o milionowym spadku od nieznanej ciotki z Bogoty, ani nawet nie Urząd Ochrony Państwa pragnący mnie zwerbować, tylko mój ulubiony typ pod nazwą doradca techniczno-handlowy firmy Mein Bruder Macht Puder. Na dodatek początkujący. Młody, bez wprawy i bez charyzmy. Dzień dobry panie kierowniku, jestem Wojciech Sawery, jakiejś tam z firmy Mein Bruder Macht Puder i mam zaszczyt zaproponować panu nasze najnowsze produkty w dziedzinie fabier, lakierów, klejów. Dzień dobry, proszę niech pan zostawi ofertę, chętnie się z nią zapoznam w wolnej chwili. Wykorzystałem kolejną przerwę na oddech. Jeszcze brakowało mi tego do pełni szczęścia. Panie kierowniku, nasza firma produkuje według najnowszych światowych technologii. Posiadamy aprobaty IBDM-u oraz ITB oraz atesty higieniczne oraz certyfikaty na nakaz bezpieczeństwa. Cieszę się, ale naprawdę nie potrzebuję tutaj farb, klejów ani lakierów. To, widzi pan, będzie tylko taki malutki betonowy mostek. Proszę mi dać ofertę, numer telefonu, na pewno też musiał przyjechać. Kurde, jakbym nie miał innych kłopotów. Widzi pan, ostatnio w uznaniu dla naszych osiągnięć przyznano prestiżowy tytuł lidera gminy, a pan prezes odebrał nagrodę za likwidację bezrobocia w powiecie. Się skontaktuję, jeśli czegoś takiego będę... Skończ już tę gadkę i jedź, bo mi się mózg klasuje. Posiadamy certyfikat ISO D9000 na system sterowanie jakością oraz najnowszą linię produkcyjną. Potrzebował. Nie ma sensu, żeby mi pan mógł na tym deszczu. Proszę zostawić ofertę. Szkoda, czy ty chuchwa nie rozumiesz po ludzku? Zejdź mi z oczu, mam poważniejsze sprawy na głowie. Warunki dostaw są doskonałe. Płatność doroczna oraz 60 dni towaru odbioru własnym transportem albo naszą za minimalną opłatą. Pańskiego cennego czasu. Naprawdę dziękuję. Proszę mi wierzyć, nie ubijemy żadnego interesu w temacie farb, lakierów ani klejów. Dziękuję, że mnie pan odwiedził. Jak w ciągu minuty nie spadniesz, to cię normalnie poszczuję Aloizem. Chłopak wydawał się zrezygnowany, aż mi go było żal. Wręczył mi wizytówkę, gruby kolorowy folder z ofertą, cennik, pożegnał się i poszedł w kierunku samochodu, omijając zgrabnie lakierkami kałuże płynnego błota. W momencie, kiedy jego wielki czarny parasol zniknął znad mojej głowy, ściana deszczu uderzyła mnie z potworną siłą. Schowałem jego materiały pod gumową kurtkę i poszedłem do biura, mając już dość smętnego kontemplowania zrujnowanych efektów 10 dni ciężkiej roboty. Siadłem, włączyłem radio. Wsadziłem do prądu wtyczkę czajnika, uszczelniłem zapałką, zdjąłem mokre ubranie, przebrałem się w służbowy czerwony mundurek, postawiłem mokre gumiaki podeszwami do góry pod ścianą i czekałem, aż mi się humor poprawi. Się nie poprawiał jakoś. A za oknem lało, lało i końca nie było widać.
Proszę wejść. Do budy tarabani się najpierw czarny parasol, a za nim teczka wielkości małego Fiata z szyfrowym zamkiem jak do centralnego sejfu na Wall Street, a na koniec Wojciech Ksawery z filmy Mein Bruder macht Puder nieco przyznaje zbaraniałem. Wojciech Ksawery postawił w kącie parasol, otwarł teczkę, odchrząknął i powiada normalnym już tempem. Panie kierowniku, skoro temat farb, klejów i lakierów już omówiliśmy, to pozwoli pan, że przejdę do cementów szybkosprawnych oraz niskoskurczowych zapraw naprawczych. Umarłem. A za oknem lało, lało, lało. Zdarzyło mi się kiedyś, oprócz wielu innych życiowych błędów, że zawiesiłem spokojną pracę z czerwonymi brygadami i przeszedłszy na czasowy urlop bezpłatny, poświęciłem się budowie autostrady z pewną firmą z południowego zachodu Europy. Na temat tych naszych beżowych kolegów, ich kwalifikacji zawodowych, profesjonalizmu i podejścia do pracy można by napisać książkę i być może kiedyś to uczynię, a będzie to rzecz pośrednia między Jasiem Fasolą a Stephenem Kingiem z lekką nutką dekadencji w stylu Montego Pythona. Dość powiedzieć, że pod względem human relations praca w Biedronce przy tym była jak Luna Park. Doprawdy nie pojmowałem, po co warunkiem zatrudnienia na kierowniczym stanowisku była znajomość angielskiego. Większość beżowych nie kumała ni w ząb żadnego języka niż własny, a za tłumaczy pracowali murzyni z Angolii, wykształceni i osiadli w Polsce. I to właśnie o jednym takim tłumaczu będzie. Murzyni mieli potężny dylemat, bo z jednej strony beżowy język jako ojczysty, a z drugiej zaszłości kolonialne, nieskrywany rasizm beżowych, do tego polskie wykształcenie, polskie rodziny i pobyt w Polsce od wielu lat. Nie bardzo wiedzieli, po której ze stron się opowiedzieć. Pewnego razu rozmawiałem z głupim jak but beżowym majstrem za pośrednictwem takiego właśnie tłumacza imieniem Joao, a z racji tuszy zwanego podwójnym Jaśkiem. Majster najpierw wygłosił długą i mocno dynamizującą tyradę, w której co trzecie słowo padało fodas albo karalio. Fodas to dynamizator werbalny o wadze dyskusyjnej, podobnej jak nasza rodzima kurwa. Natomiast karalio oznacza pewną część męskiego ciała, zwykle niepokazywaną publicznie. Kiedy skończył, ja wygłosiłem swoją w podobnym tonie, od taki beżowy ceremoniał powitalny, po czym poprosiłem Jaśka, żeby przetłumaczył takie coś. Majster, na jutro rano na obiekcie numer 4 potrzebna będzie żaba. Żaba oznacza skaczącą zagęszczarkę do gruntu. Podwójny Jasiek tłumaczy, przetłumaczył, majster jeszcze raz rzucił mi fodas na pożegnanie i poszedł. Pytam podwójnego, Jasiek, ale ty wiesz co to żaba? Żeby mi ten gamoń zamiast tego nie przywiódł jakiejś żywej. Jasiek spojrzał na mnie urażonym wzrokiem i rzecze, oczywiście, że wiem. Powiedziałem mu w siśko jak cieba. U nas na teś na to mówią ziaba. U was w Angolii? Pytam zdumiony. Podwójny Jasiek biały inaczej wytrzeszczył na mnie swoje czarne jak węgiel gały, zrobił mocno zdegustowaną minę i powiada, cio ty pierdolisz? W jakiej kurwa Angolii? U nas w Poznaniu. Pewnego razu zdarzyło mi się wraz z czerwonymi brygadami remontować chałupę. Trudno było w zasadzie nazwać to remontem domu, zabawa była bowiem dość ekstremalna i jako żywo przypominała próby reanimacji świńskiej półtuszy wiszącej w rzeźni na haku. Dom, czy raczej jego szkielet, wyglądał bowiem tak, jakby ćwiczyła na nim celność jakaś początkująca młodzieżówka Al-Kaidy, a jedynym w miarę zadbanym elementem otoczenia był stary ogród z wybrukowanym bazaltową kostką placykiem pod grill. W miarę zadbanym nie znaczy absolutnie, że wyglądał przyzwoicie. Oczyszczono jedynie i wysypano żwirem ścieżki, a poza tym wszędzie rósł pesz i mlecze. Szczeliny między kostkami pozarastał obrzydliwy, niebezpiecznie śliski mech, a pod płotem rosły medalowo dorodne łopuchy. Dom stał na odludzi i stanowił własność pewnego pana, który nabił go drogą dziedziczenia parę lat wcześniej, wykorzystywał dotychczas jako letni domek i grillowisko. Jednakże niedawno ten pan poznał był innego pana i temu drugiemu panu tak się spodobały wspólne wypady do życzonej posiadłości, że obaj panowie postanowili wyremontować dom i wspólnie w nim zamieszkać, zapewne po to, żeby swoją miłość do grilla oczywiście odsunąć jak najdalej od miejskiego zgiełku i wścibskich oczu sąsiadów. Bodajże w tym celu pierwszy plan przeniósł był drugiego pana część prawa własności. Pewien nie jestem, ale na tablicy informacyjnej budowy figurowały dwa nazwiska. Dodać należy, że pan numer jeden był w pewnej municypalnej instytucji naczelnikiem tego wydziału, który odpowiadał za wydawanie kasy na mosty i drogi. Nie od rzeczy będzie również wspomnieć, że pan numer dwa był pana numer jeden bezpośrednim zwierzchnikiem w randze wiceprezydenta. Jeżeli wziąć jeszcze pod uwagę, że miasto było duże i nad rzeką, a nasz prezes miał nadzieję na parę smachowitych przetargów, wówczas z całego tego remontu domu robi się piękny przykład łapownictwa, korumpowania urzędników i wszelkich tych
tych atrakcji wyczerpujących znamiona przestępstwa i łamiących oprócz prawa karnego jeszcze parę innych ustaw. Czy muszę dodawać, że za robociznę i materiały do remontu kocha się nie płacili ani grosza, a cała firmowa księgowość stawała na rzęsach, fabrykując lewiznę i topiąc całość kosztów w budowach? Chyba nie muszę. Cała rzecz śmierdziała gównem na mile i bardzo chciałem skończyć to wszystko i wracać do normalności. Roboty trwały od grudnia do września i obejmowały praktyczne rozwalenie rudery na proszek i wybudowanie od nowa od fundamentów porozkosznego ceramicznego kogutka na szczycie dachu, łącznie z instalacjami, montażem sauny i siłowni, kafelkowaniem na Milusi Lila Róż, malowaniem, podwieszaniem sufitów i zabudową kuchni. Wreszcie skończyliśmy, a wówczas panowie dla pełnej nirwany zażyczyli sobie jeszcze uporządkowanie ogrodu, czym doprowadzili mnie do klinicznego przypadku jasnej kurwicy. Czerwone brygady zaczęły nawet jawnie marudzić, że nie będą się bawić w ogrodników. Słyszałem jakieś głosy o strajku, taczkach i do dziś nie rozumiem, o co szło. O jakichś zanieczyszczonych odchodami częściach rowerowych. Na nic się to burczenie oczywiście zdało. Wypuściłem dym uszami, ustawiłem brygady w szeregu z łopatami i kopaczkami. Najbardziej kumaty dostał nożyce żywopłotu. Jak na ironię Edek mu było i został się Edward nożycoręki. Kazałem zaintonować pieśń masową i porobić co należało. Osobiście zaś udałem się do pana numer jeden w celu wynegocjowania chociaż kilku flaszek na zachętę. Wynegocjowawszy bez problemu skrzynkę wody, przy czym pan numer jeden dostał chyba tiku nerwowego, bo wciąż dziwnie do mnie mrugał, wróciłem dość zadowolony. Archeologia w ogrodzie trwała 3 dni. Pakowaliśmy się do samochodu, czekając na obiecaną skrzynkę wódki, którą miał przywieźć pan numer dwa wracając z pracy. Przyjechał, przywitał się, polazł do ogrodu, naraz wraca biegiem z wrzaskiem i płaczem i mówi do mnie takim głosikiem, jakby w dzieciństwie za dużo jeździł po poręczy. Panie, no panie, co wyście narobili, no? Z intonacją, a masz ty brzydki wrogu. Ale panie wiceprezydencie, co pan wiceprezydent? No ale mój grillownik, no placyczek, znaczy się, no ten z kosteczkami, no. Kilku jadek z king size'u mówiący dziabnął mnie, dziabnął. Ładnie wyczyszczone, prawda? Pan naczelnik kazał wszystko wyczyścić, zanim pan wiceprezydent wróci. To wszystko ładnie wyczyszczone, nawet mech wydrapany, kosteczkę piasteczkiem kazałem przesypać ładnie i czysto i ślisko nie będzie. Panie kochany, to ja po to ten meszek z całego ogródka nosiłem, no, w szparki utychałem, no, kefirkiem smarowałem, żeby meszek mi urosnął, no, a pan mi wyrwał, no, mój meszek mi pan wyrwał, mój meszek! Zawołał i uciekł, trzymając się za głowę. Skrzynka wódki poszła się pieprzyć. Ja o mały figiel nie wyleciałem z roboty, a tyrada, jaką usłyszałem od prezesa na temat mojego stosunku do meszku pana wiceprezydenta, nie nadaje się do zacytowania. Przetargi wszystkie wygraliśmy i nieprawdą jest, jakoby odbyło się to dzięki francuskiemu panelowi prysznicowemu oraz lilaróżowym kafelkom. Podczas pracy na budowach wielokrotnie stykałem się z handlowcami, doradcami techniczno-handlowymi i akwizytorami rozmaitych firm. Jeżeli ktoś pamięta deszczową opowieść o Wojciechu Ksawerym, który rzutem na taśmę chciał mi sprzedawać zaprawy szybko sprawne pewnego pechowego dnia, ma ogólne pojęcie na temat sposobu działania tej branży i mojego do niej stosunku. Metody łowieckie były różne. Na sraczkę słowną, czyli inaczej na zmęczenie przeciwnika. Tu Wojciech Ksawery był bliski perfekcji, ale wielu aspirowało i to z niezłymi rezultatami. Na leszcza. No, panie kierowniku, no chyba pan mi nie powie, że pan nie słyszał jeszcze o... Na profesjonalistę. Panie kierowniku, my fachowcy rozumiemy znaczenie. Na astmatyka. Czy pan kierownik pozwoli, żebym zabrał panu kierownikowi trochę cennego czasu pana kierownika? Naszą ulubioną, co nie znaczy, że zawsze skuteczną, była metoda na gadżety, której istoty nie trzeba chyba tłumaczyć. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że takie rzeczy jak długopisy czy linijki były zawsze łatwo gubliwe i każda dostawa była entuzjastycznie wytana. Pewnego razu do biur budowy autostrady zawitali przedstawiciele pewnej firmy z branży tworzyw sztucznych, mający już prawie w kieszeni kontrakt na dostawę elementów odwodnienia i kanalizacji kablowych. Stosowali nietypową odmianę metody na gadżety, bowiem zamiast długopisów przynieśli nam koszulki z reklamą ich systemu rynnowego. Reklama, dwubarwna, wielkości paczki papierosów, była nadrukowana na piersi z lewej strony. Wybrałem jedną koszulkę w moim rozmiarze z myślą, że przyda się do roboty. Załatwiliśmy interesy, paczka koszulek rozeszła się
się po biurze, panowie zabrali podpisane kwity i pojechali w siną dal. Najwdzięczniejszymi odbiorcami koszulek byli nasi laboranci, wiecznie upaprani w betonie, kurzu, glinie i asfaltach, wystający godzinami w palącym słońcu przy badaniach polowych albo przesiadujący w brudnym, zakurzonym i dusznym laboratorium. Następnego dnia po wizycie panów z koszulkami przyjechałem rano do pracy i od razu prosto z samochodu poleciałem do laboratorium z jakąś niecierpiącą zwłoki sprawą. Widok, który jako pierwszy rzucił mi się w oczy, pozostawił wrażenie do dziś niezatarte. Jedna z laborantek, Iwona, małe okrągłe stworzonko obdarzone iście barokowym biustem, miała na sobie ową firmową koszulkę, która naturalną koleją rzeczy była oględnie mówiąc dość opięta. Wskutek błędu druku lub działania innego podłego chochlika reklama zamiast z boku kwitła w idealnie centralnym miejscu iwonkowej imponującej klatki piersiowej, czyli w jednym mocno wklęsłym jej miejscu. Była rozciągnięta do granic wytrzymałości materiału. A brzmiała idealna rynna. Żeby w fachu budowlanym cokolwiek zarobić, podstawą jest oczywiście solidny i wypłacalny inwestor. I nie ma tu żadnych sentymentów narodowych, wyznaniowych czy moralnych. Jakby mi kurwa zapłacili 200 tysięcy za jebaną reklamę, to bym se kurwa tampon do życi wsadził, powiedział kiedyś prezes przed szerokim i różnorodnym audytorium, czym zyskał sobie nieśmiertelność wśród kawalarzy, podziw u pań oraz ksywę. I do zakład, że nikt nie zna, nie zgadnie jaką. W imię tej zasady wystarał się niegdyś o zlecenie na roboty budowlane od pewnej bardzo bogatej, mocno historycznej i obrosłej tradycją instytucji, posiadającej placówki w całej Polsce i za granicą. Choć programowo niedochodowa i statutowo niekomercyjna, dysponowała stałym i niewysychającym źródłem kasiwa i dawała nadzieję na podźwignięcie firmy z ruiny, zakup nowych czerwonych mundurków, częściową spłatę żądań finansowych pewnego ogólnie szanowanego komornika, tudzież wymianę prezesowego, mocno wysłużonego Pity Cruisera na nieco nowszy model przedłużenia penisa. Aby uniknąć kryptoreklamy, nie podam nazwy tej instytucji. Powiem tylko, że na jej zlecenie mieliśmy za zadanie zbudować potężną dzwonnicę. Kierownikiem, zgodnie z pragmatyką firmy, został mianowany człowiek, który się do tego najmniej nadawał, czyli niżej podpisany. Czerwone brygady uległy mocnemu przetasowaniu, budowa bowiem polegała w 99% na scalaniu i montażu sporej konstrukcji stalowej. Po skończeniu fundamentów odesłałem zatem cieśli, zbrojarzy i betoniarzy i zostałem sam na placu boju z brygadą czerwonych spawaczy. Słowo czerwonych nie oddaje we właściwy sposób istoty zjawiska, albowiem z powodów zmiankowanej wyżej mizerii finansowej nie jeden ze spawaczy zamiast zeszmaconej czerwonej kurtki nosił jakąś cywilkę albo świecił spod przydartych spodni białymi lub mniej więcej białymi kalesonami. Z budowy ginęło wszystko: śruby, nakrętki, elektrody spawalnicze, resztki żelastwa, narzędzia, ropa, łopaty, konserwy. Nikogo nie łapałem za rękę, ale podejrzewałem, że moi pomysłowi ludzie w ten sposób starają się odkuć sobie dwumiesięczny brak wypłaty. Jak ja mało wtedy wiedziałem. Siedziałem sobie ja kiedyś w mojej kierowniczej pakamerze, intensywnie pracując nad bułką z salcesonem, kawą emerytką i numerem periodyka Miliarder, znalezionym pod wykłaciną podczas wymiany podłogi i mocno już archiwalnym. Brygadzista zameldował, że kończą się gazy do cięcia. Szlak, myślę. Kierowca z Witka podjechał z koparką na wymianę oleju. Kluczyki i dokumenty były oczywiście u mnie. Nie miałem do nikogo z ludzi wystarczającego zaufania, więc postanowiłem, że pojadę sam. Kazałem zapakować butle do samochodu, odpaliłem i pojechałem dwie wsie dalej, gdzie w dawnym GS-ie mieścił się punkt sprzedaży gazów technicznych. Jadę sobie tym białym Vito oklejonym firmowym szlaczkiem, ujechałem może z kilometr krętą dróżką wśród gospodarstw, kiedy nagle chłop, wyrzucający gnój z obory, na widok samochodu rzucił widły na kupę nawozu i wybiegł na drogę machając ręką. Zjechałem na pobocze i opuściłem szybę. Na mój widok lekko się zdziwił, ale podszedł. Za nim ciągnął się aromat świeżego gnoju. Kepasa, szeryf? Zagaiłem po śląsku. Ktoś ty je, młody? Zapytał zezując na mnie spod daszka czapki z napisem Visit Hawaii. No dojdź z budowy, obejrzyjcie se auto. Do gminy po gaz jada, mówię. Tyś sam je nowy? Ja nowy, jeny dwa tydnia sam robię. Co było prawdą, bo wcześniej byłem na innej budowie. A kaje ten szofer co zawsze? Wieśniak był podejrzliwy. Tym pod fąsym? Ruby? Łysy? Rewir mu! Heksa go chyciła! Zełgałem gładko, nabierając pewnych podejrzeń. A czemu się pytocie? Mocie co do niego? Chłopina potarł nieogolony policzek. Wisza mu kasa! Wyznał w zafrasowaniu. Za elektrody! Ino nie godej żadnym mu na budowie, dobra? Trzymaj!
Z kieszeni kurtki Parmalat wyjął pół litra i podał mi przez okno. Znosz takiego, kiedy wołają X-Men, dej mu ta halba i powiedz, żeby wziął jeszcze zdycha tego grubego kabla co ostatnio. I no nie godaj żadnemu. Ja, szeryf, spoko, się załatwi. Byćcie zdrowi, jada. Aha, jak wam leci, co bych wiedział, co X-Menowi powiedzieć? Powiedz mu, stary Jorg będzie wiedział. Pożegnałem starego Jorga i pojechałem dalej z mieszanymi uczuciami. Ja ci pokażę, ty chamski cycku jeden, pomyślałem mściwie pod adresem kierowcy i jego lewych interesów. Gruby kabel, którego 10 metrów stary Jorg chętnie by zakupił od X-Mena, to oczywiście nowiutki przewód spawalniczy, który w niewytłumaczalny sposób zniknął z budy 2 dni wcześniej. Stary Jorg, nowy Jorg. Obmyśliłem dla obu delikwentów tak wyrafinowane męki, że sam Thor Kemada zbladł by z zawiści. W bojowym nastroju zajechałem na GS. Młody facet w kombinezonie wyszedł na zewnątrz, żeby pomóc mi wyładować butle i załadować pełne. Cześć, gody mi łuki. Śląski naród jest dość towarzyski. Wiela tego mąż? 2 acetyleny i 6 lenówek. Kaje Norbert. Wsiąko para i pojechał na wymianę oleju. Tym razem powiedziałem prawdę. Łuki spojrzał na mnie dziwnie i zajął się wtaczaniem pustych butli na zasieku. Ty się szofer albo robol? Spytał. Robol. Odpowiedziałem, licząc na to, że w służbowym waciaku, przy brudzonych dżinsach, gumofilcach, rękawicach i czarnej czapce Norberta wyglądałem dość przekonująco. Bez mała ten wasz kierownik żadnemu nie pozwala tym autem jeździć. Ino ona Norbert. Ja, ale dziś musiał. Zaśmiałem się i wykonałem 2 palcami typowo polski gest po szyi, na co Łuki zarżał z pełnym zrozumieniem. Jak sam odwóz chopy po gaz jeździli, to mi go dali o tym waszym kierowniku. On je rychtyś taki ciul, jak go dają. Ciul! Chopie! On nie jest zwykły ciul. On je chuj jak dzwon. Czepio się każdego jak Franca Cipy, a roboty pilnuje choby pies. Nie mogłem pozwolić umknąć okazji i wystawiłem sobie milutką laurkę. Łuki oparł się o butlę z acetylenem, zapalił męskiego i rzecze... pilnuje go toż. Chyba jest ślepy. Jorg wyhandlował z budowy pół wagona elektrod, kable i śruby, bo od niego zięć szklarnia stawio za gliniokiem. Chynio, tym co mozetora, wziął beczka ropy za 300. Wieszka i wójt buduje pod lasem, kupił od Norberta karton konserw i 4 nowe łopaty do tych, co mu na budowie płuce kładą. I ty mi godasz, że on pilnuje, widzę, że się nowy. O ja pier kurwa dole, powiedziałem szczerze, zbierając szczękę z okolic drugiego guzika w rozporku. Słuchaj dalej, mówił Łuki, ale tak jak Norbert tego kierownika w chuja zrobił, to chyba żaden inny. Powiedział mu, że jedzie koparką na serwis do miasta. Ja, a ja ci godam, że olej wymienił mojego szwagra w stodole, a teraz mu na fucha fundamenta kopie. Pół wsi już obkopał. Czekaj, zaraz dostaniesz fakturę, napisza ci drożej, tak jak Norbertowi. A... I przypomnij mu, że mi leci 100 za te lewe rachunki. Poszedłem do biura hurtowni, gdzie właśnie Łuki pisał mi fakturę, podśpiewując pod nosem coś w stylu: bo Johnny, Johnny, Johnny polował na mamuty w modnym wówczas rytmie disco polo. Podał mi gotową fakturę, zawyżoną o jakąś 100, którą miałem podpisać. Podpisałem, po czym ruchem rodem prosto z kultowego westernu w samopołudnie wyjąłem z kieszeni waciaka pieczątkę, przystawiłem na oryginale i kopię oryginał schowałem do kieszeni i wyszedłem z baraniałego Łukiego, kontemplującego stojące na moim podpisie odbite z pieczątki słowa: kierownik budowy Sławomir Ełski. Ze śmiercią w oczach kopniakiem docisnąłem drewniany klin trzymający butle, wskoczyłem do samochodu i spaliłem gumy z GS-owskiego placu. Ktoś spyta, co z tym zrobiłem. Nic nie zrobiłem. Honorowo dokończyłem dzwonnicę, po czym pojechałem do centrali i napisałem pewien składający się z 2 linijek dokument. Podpisałem go i opieczętowałem identycznie jak tamtą pamiętną fakturę, po czym złożyłem na biurku prezesa. Prezes był chwilowo nieobecny, kontemplując na parkingu swoją nowiutką Toyotę RAV4. Poszedłem na zaplecze pożegnać się z robotnikami. Następnego dnia byłem wolny. Czy znacie bajkę o staruszce, która wszędzie kurwa miała za daleko? Albo to o krasnoludku, który w dalekiej kopalni walił się na łeb kilofem, bluzgając coś na temat niezmiernej odległości od najbliższej budki z piwem.
Opowieści te pasowały jak ulał do okolicy, w której kiedyś przyszło mi pracować, a mianowicie położonego naprawdę za siedmioma górami, rzek nie liczyłem, przysiłka o wdzięcznej nazwie Zaszczynki. Administracyjnie przysiłek należał do pewnej wsi leżącej za górą, a nazwa była nieoficjalna, ale prezes komentując temat i tak nigdy nie mówił inaczej, jak Sławek w Szczynach siedzi. Co w jego pojęciu stanowiło kapitalny dowcip, którym uwielbiał błyszczeć jako prawdziwy lew salonowy. Miałem w okolicach tych Zaszczynek zbudować kilka drewnianych mostków przez górskie potoki. Budowy były rozrzucone na kilkunastu kilometrach kilku różnych dróg. Robotnicy dojeżdżali z ekwater we wsi samochodami, a ja miałem bazę na budowie najbliższej cywilizacji, kilometr za wsią S, której 200 dymów stanowiło największe skupisko ludzkie w promieniu kilkunastu kilometrów. Pewnego razu siedzę sobie spokojnie w biurze, popijając ciepłą góralską herbatę, gdy nagle zadzwonił telefon. Telefonował mój dobry znajomy, starszy Jurek Sztabowy z najbliższego gminnego cyrkułu. Sławciu, ty gdzie? Ty w S? Ta westy, przyjedź szybko do Zaszczynków, a? Mówił dość zaaferowanym głosem. Jureczku, nie mogę jechać, bo herbatę wypiłem. Ty sraj ty na tę herbatę i przyjedź! Toż ciebie tu nikt nie zatrzyma, bo ja z radiowozem tu w Zaszczynkach siedzę, a aspirancik nie przyjedzie, bo ta czym? Velocipedem? Ta przyjedź, ważna rzecz się stała. Zawsze mnie zachwycało jego przepiękne, gładkie L. Co się stało, Jureczku? Ta ludzie twoje do sklepu jechali, ta ja ich zatrzymał. Pijane? Spytałem przerażony, mając niezłe pojęcie o stanie przydzielonego tam żuka lokalnych serpentynach i możliwościach moich ludzi w dziedzinie metod zabijania nudy. Ta nie pijane, ta mówię tobie, przyjedz ty lepiej. Odłożyłem słuchawkę z mieszanymi uczuciami. Chcąc mnie zaprosić na ścinanie białka, Jurek zwykle stosował bardziej bezpośrednie metody w stylu ta chodź z kielko przewietrzym lub podobnym. Zostawiwszy ostatni łyk herbaty do czasu powrotu, wsiadłem w Ułaza i pognałem w stronę Zaszczynek. Wedle opowieści filmowych mechaników, Ułaz pochodził z tej sławetnej kolumny, którą pamiętnego dnia przemieszczał się generał Świerczewski koło Baligrodu. To też gnałem nim z zawrotną prędkością oscylującą między 40 a 50 km na godzinę, wysłuchując wszelkich możliwych rzężeń, stuków, jęków i skrzypień. Siąpił deszcz. Radiowóz Jureczka zobaczyłem przed sklepem w Zaszczynkach. Zjechałem więc na udeptane błoto na poboczu i wlazłem do radiowozu. Cześć, Jureczku, to co się dzieje? No cześć, Sławciu. Ta ja ci już mówił, ludzi twoich ja zatrzymał pod sklepem. Wrócić nie pozwolił. Ale czemu? Wciąż mi się nie mieściło w głowie, żeby taki doświadczony wyjadacz jak starszy sztabowy Jurek robił aferę z byle powodu. Jureczek patrzy na mnie, zezując z swojego nosa a la Szarłamp i powiada: ja im kazał za sklep pod stodołę zajechać, ta żeby spektaklu nie robić. Ty chodź zobaczysz. Wygromoliłem się z radiowozu i wraz z Jurkiem poszedłem za sklep. Stanąłem jak wryty. Moi ludzie w liczbie czterech cieśli plus przyrodowy tupaj stali w rządku z poszpuszczanymi głowami. Wziąłem ich na spytki i sytuacja stała się jasna. Budowa, z której przyjechali do sklepu, mieściła się jakieś 4 kilometry od Zaszczynek. Żuk pojechał po gwoździe impregnat, a im się przypomniało, że nie mają nic na śniadanie. Tu nie wytrzymałem. Ta śniadanie, nie pierdol mi tu za uszami tupaj, bo na hektar czuję, że was kaczor męczy. A nie męczy, kurwa. Kłamiesz, kurwa. No kłamie, kurwa. To odszczekaj, kurwa. Bo co, kurwa? Bo ci, kurwa, przypierdolę. Hau! Odszczekał chrapliwie na pół wsi, przy czym z dachu spadły trzy wróble porażone jego oddechem. Iść im się nie chciało. No pojechali. Wielką gąsienicową koparką, która stała obok jako corpus delicti. Gąsienicami nie wolno jeździć po asfalcie. Do tego żaden nie miał na nie uprawnień. Nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Kiedy sprawa się rozeszła, pół firmy trzęsło się ze śmiechu. A ilekroć potem popiliśmy, tylko wtajemniczeni wiedzieli, dlaczego tupaj dostawał zawsze piany na ustach, kiedy ktoś rzucał hasło: tupaj, opowiedz jeszcze raz o czterech pancernych i psie. Nastał do mnie kiedyś osobliwy majster. Gość był niedługo przed emeryturą, nosił pancerne okulary grubości i wielkości luksferów, pełniących rolę popielniczych w barach i uwielbiał zasypywać wszystkich cytatami z trylogii, zawsze zajadając przy tym pytanie: kto to powiedział, kiedy, do kogo i na czyim to było podwórku?
No więc na przykład padało, jeszcze w Lubiczu nie był, jenom tu ptakiem spieszył do nugwać panie się pokłonić, albo bar wzięty, albo też nic to Baśka, a biedny delikwent, wzięty w dwa ognie musztardowych plusów majstra, musiał się wysilać na odpowiedź. Nie muszę chyba dodawać, że reakcja zaskoczonego w ten sposób robotnika nader często była w takim stylu, że wujek Staszek NCR zzieleniał bez zazdrości. Pewnego razu siedzieliśmy sobie w słoneczku, czekając na transport stali zbrojeniowej. Majster z samozaparciem ciamkał głośno jakąś kanapkę, mieszkał dość daleko i często w polannym ferworze zapominał szczęki. Robotnicy grzali gęby w słońcu, a ja zastanawiałem się, jak tu wyciągnąć zadołowane pod stertą sklejki dwa piwa, nie narażając się na pełen wyrzutów wzrok spragnionych sępów. Rozmowa zaszła oczywiście na tematy fachowe, czyli na picie i dupy. Naraz majster zmukrzy kanapkę, coś sobie przypomniał i zaatakował mnie pytaniem: Gorzałka pomoże! Kto to powiedział? Kiedy? Do kogo? I na czyim to było podwórku? Już otwierałem usta, żeby odpowiedzieć, że to stary Kiemlicz do podwędzonego kmicica. Po słowach tegoż bok mi się trochę spalił, a na czyim podwórku to nie wiem, bo to było w szopie pod Częstochową. Majster patrzył na mnie triumfalnie swoimi oczami a la czarodziejka z Księżyca i już wyciągał palucha, żeby mnie przygwoździć, kiedy z sąsiedniego stosu rozległ się głos nafty. Gorzałka pomoże! Tak mi kiedyś kierownik powiedział, jak mnie ostatni ząb bolał. Spore zadanie inwestycyjne w byłym mieście wojewódzkim w mniej więcej centralnej Polsce na długo pozostanie w mojej pamięci. Budowaliśmy kawał drogi wraz ze stakadą nad parkiem, dwa przejścia podziemne i kładkę dla rowerzystów, do tego oczywiście setki metrów przekładek infrastruktury, bo teren silnie zurbanizowany. Mieliśmy tam wszystkie możliwe atrakcje. Telekomunę do spółki z dialogiem i Netią, część na słupach, część pod ziemią, wysokie, średnie i niskie napięcie, rury dwóch spółek wodociągowych, potężny kolektor kanalizacyjny biegnący do oczyszczalni, ciepłociąg zasilający pół miasta, ach, ten dyskretny urok komór rewizyjnych, raju dla szczurów oraz amatorów mózgojebów, a no dodatek gazociąg, a całość znajdowała się w przylegającym do rzeczy miejskim parku, będącym wraz z sąsiadującymi nieużytkami ulubionym miejscem spacerów mieszkańców, nocowania bezdomnych, picia meneli, handlu prochowych dealerów, wąchania rozpuchola, ofiarnej pracy prostytutek i patroli nowoczesnych potomków dzielnych szeryfów, czyli tak zwanej straży miejskiej. Budowa jak budowa, trzeba tu i ówdzie coś wykopać, coś tam wbić w ziemię, dojechać sprzętem, zabetonować. Straż miejska prędko wyczuła zapach paśnika i za każdy walający się po parku papierek mój portfel pęczniał od wypisywanych na kolanie mandatów. Miałem to oczywiście w głębokim poważaniu i tymi świstkami dekorowałem ściany biura, tudzież używałem ich awaryjnie do czyszczenia gumiaków, ale chłopaki się nie przejmowali. Dalej czaili się na każdego rzuconego peta, walili mandaty i straszyli komornikiem, co robiło na mnie zbliżone wrażenie jak wiadomość o pryszczu na tyłku towarzysza Kim Jong-ila. Do tego dochodziły wieczne kłopoty z właścicielami infrastruktury. Zwłaszcza dali nam popalić kanalarze oraz pewna lokalna kanapowa firemka drogowo-mostowa. Zła, że to nie ona wygrała przetarg. Z kanalarzami sprawa była w sądzie o jakąś najechaną kołem i pękniętą studzienkę i nie dało się gamoniom przetłumaczyć na polski, że gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Ale nie o tym chcę napisać. Tempo roboty było wariackie, bo na którejś z cyklicznych popijaw z prezydentem miasta nasz drogi prezef, ksywa MC Tampon, może pamiętacie dlaczego, obiecał w pijackim widzie skrócić termin o 3 miesiące w stosunku do kontraktowego. Poobiecywał mnie i czerwonym brygadom złote góry, może piwa po kaszance dla każdego pół firmy i córkę za żonę i cholera co wie jeszcze. Wynajął sobie pokój w hotelu i codziennie nas nadzorował, a jego dynamizacja przy mojej była jak wodospad Niagara przy strumyczku moczu 5-latka. Kopanie, składanie rur, montowanie konstrukcji, izolowanie, zasypywanie, wszystko leciało jak za czasów Mateusza Birkuta, a krajobraz zmieniał się jak w kalejdoskopie. Geodeci nie nadążali mierzyć, nie mówiąc o nanoszeniu nowych instalacji na mapy. Widząc geodetów siedzących w budzie przy rysunkach, MC Tam Pon dostawał białej gorączki i wyganiał ich na budowę, nie szczędząc ostrej jazdy po genealogii, a ich nieśmiałe protesty kwitował zawsze: potem to kurwa zrobisz, a teraz zapierdalaj niwelować. Kierownicy robót liniowych, a zwłaszcza wiecznie zakopany we wspomniany sądowy proces podwykonawca prowadzący roboty na kanalizacji, byli tak zakręceni, że siadając wieczorem do samochodów spoglądali w prawa jazdy, żeby sobie przypomnieć, jak się nazywają. Szał gwizdka albo paranoja jazzu, jak mówił jeden z nich.
Podpory estakady posadowione były na palach, dość głębokich ze względu na kilkumetrowe warstwy słabego gruntu naniesionego przez rzekę. Kolega prowadzący roboty palowe miał robotę najłatwiejszą ze wszystkich. Stawiał swoją potężną maszynerię nad wbitym przez geodetę palikiem, opuszczał świder i rury obsadowe, puszczał maszynę w ruch i wiercił w glebie 20-metrową dziurę o średnicy 1,5 metra, do której następnie wstawiał szkielet zbrojenia i wlewał beton. Potem przyjeżdżał na następny palik i tak da capo. Pewnego dnia rankiem właśnie miało zacząć się betonowanie pala. Otwór wywiercony na odpowiednią rzędną, zbrojenie odebrane i wstawione, czekamy na beton. Wszystko gra, myślę, i poszedłem do mojej oddalonej od dwa rzuty beret kompakamery na tradycyjną poranną kawę, emerytkę oraz bułkę z salcesonem. Siedzę sobie i konsumuję, gdy nagle dzwoni do mnie kierownik robót palowych. Spierdalaj, pituś, śniadanko jem. Panie Sławku, tuś jakieś jaja są. Que pasa? Piątą gruszkę leję w tego skurwiałego pala i końca nie widać. Masz tam tampona, to się jego spytaj. Tampon każe lać dalej, kaca ma, bąki puszcza jak brontozał i okulary zgubił. To pewnie się do skarbu dokopałeś. Spierdalaj, mówię, jak zjem to przyjdę. Czerwony guziczek na telefonie zawsze był moim ulubionym. Zjadłem, wyczyściłem gumiaki kolejnym mandatem, wyszedłem na słoneczko i pomalutku podążam w kierunku palownicy. Naraz przez papierosowy dym poczułem pewien zapach, aromat nie dający się z niczym innym pomylić, będący efektem pracy niestrudzonych miliardów bakterii coli i innych licznych krewnych. Zapach kanalizacji. Mój nieomylny nos kierownika natychmiast zlokalizował jego źródło, a mózg dokonał szybkiego wnioskowania. Wstrzymać betonowanie! Ryknąłem, rzucając się w kierunku palownicy. Krótkie oględziny, równie krótkie śledztwo potwierdziły moje obawy. Pituś co prawda postawił palownicę idealnie nad palikiem, ale wbijając tenże palik geodeta posługiwał się planem, na który inny geodeta popędzany przez prezesa nie zdążył nanieść pewnej bardzo ważnej kreski. Efekt był taki, że kolega Pituś przewiercił palownicą na wylot kolektor ściekowy FI-2000, zbierający ścieki z połowy miasta. Konsekwencje pijackich obietnic MC Tampona były następujące. 6 metrów sześciennych wysokiej klasy betonu wlane w główny ciąg kanalizacyjny miasta, które skutecznie tenże kolektor zatkały, powodując potężną cofkę i efekt strzelających toalet w położonych w sąsiedztwie i w lekkiej depresji budynkach spółki kanalizacyjnej. Kolejny proces sądowy z wkurzonymi do białości kanalizatorami, którym przy spokojnej toaletowej lekturze porannej gazetki własne kupi zrobiły malowniczy comeback. Najbardziej jednak ucierpiał biedny MC Tampon, który za koncertowo wykonaną awaryjną naprawę musiał wybecelować czerwonym brygadom oraz niżej podpisanemu 100% premii. Aha, bym zapomniał. Wyczekałem na dzień po kolejnej popijawie prezesa w ratuszu, zaniosłem mandaty do prezydenta miasta i korzystając z jego lekkiego zamroczenia powiedziałem, żeby komendant straży wsadził je sobie w buty, będzie wówczas wyższy i może nieco poszerzy mu się horyzont. Czy to zrobił, nie wiem, ale więcej mandatów nie było. Było to dawno. Dawno temu, tak dawno, że niemalże w okresie prehistorycznym. Czasy to były wspaniałe. Nie dość, że firma płaciła dobrze i regularnie, to na dodatek co pół roku człowiek dostawał kompletnie za friko pastę BHP, mydło i ręcznik, a do tego wymiatający szykiem czerwony mundurek mający na plecach logo, które można było nosić z dumą i raz na rok prawdziwe gumiaki. Naftę co weekend stać było wówczas na iście rakietowe ciągi, po których orbitował nieraz niby łajka i z równym wdziękiem spadał na ziemię po 3 dobach. Tupaj kisił zacier nie z konieczności, ale wyłącznie w celach naukowych, hobbystycznie, tudzież kwoli zachowania tradycji. Kierownik czyścił gumiaki prawdziwym kiwi praktikremem i codziennie jadł na śniadanie prawdziwy salceson i nigdy nie zalewał kawowych fusów więcej niż jeden raz. Nawet MC Tampon był jeszcze po prostu zwykłym sobie Marianem C. Jedynym słowem było to dawno, dawno temu, choć nie w bardzo, bardzo odległej galaktyce, jeno w pewnej dziurze kawałek za Katowicami. Jako żywo nie mniej niż ta galaktyka zapuszczonej, odległej i dzikiej. Budowaliśmy tam 1,5 kilometra drogi z jakimś zabawkowym mostkiem przez rów melioracyjny, skrzyżowaniem i paroma przepustami. Prezes oczywiście robił to, co zawsze. Zamieszkał w wynajętym mieszkaniu tuż obok budowy, pił na umór z władzami gminy, klął, pierdział, szalał i rządził. Kaca leczył codziennie na budowie, przez co musiałem chłodzić piwo w strumyku zamiast w lodówce, bo prezes w przystępie łańskiej fantazji wyżarł z niej kiedyś nawet lód z zamrażalnika.
Lato było. Cieplutko, pięknie. Termin nie gonił. Budowa byłaby nawet przyjemna, gdyby nie codzienne poalkoholowe dolegliwości gastryczne prezesa, skutkujące stałą obecnością w pakamerze sporej ilości gazów gnilnych. Uwalnianiu tychże towarzyszyły niesamowite efekty dźwiękowe, głośne jak wybuch granatu i fantazyjnie przez wyćwiczony mięsień modulowane w całym zakresie słyszalnych częstotliwości. Nic więc dziwnego, że większość czasu spędzałem na świeżym powietrzu. Czerwone brygady doraźnie wsparły te niebieskimi z pewnej firmy drogowej znały swoje miejsce w szeregu i zasadniczo po obowiązkowej i zwyczajowej porannej dynamizacji niewiele już miałem do roboty oprócz leniwego włóczenia się po terenie, markowania roboty, popijania piwka w błogim chłodzie rowu melioracyjnego i pilnowania, aby przez przypadek czerwoni ani niebiescy nie odważyli się robić tego samego. Któregoś razu z nudów postanowiłem wybrać się z kierowcami po materiał na budowę nasypów, co oznaczało cały dzień błogiej nieobecności na budowie, bez konieczności noszenia w budzie maski Pegas i wysłuchiwania przeplatanych barokowymi bąkami dziwnych dywagacji na temat mojej genealogii. Wycieczka na żwirownię mogła być miłym przerywnikiem. W tamtych szczęśliwych czasach nikt nie zastanawiał się nad odległością transportu. Wiadomo było, gdzie jest najlepsze tkruszywo i po prostu się je brało bez szukania tanich półśrodków i może dzięki temu drogi budowane 10 lat temu są w lepszym stanie niż te oddawane dzisiaj. Towar na nasypy wozili nam wynajęci dostawcy z nadodrzańskich żwirowni za raci Bożym. Miałem w stałej dyspozycji 24 ciągniki siodłowe z naczepami typu łódka, stare, dychawiczne, setki razy reanimowane, ale wciąż sprawne sztrucle wyśmienitej europejskiej marki, pracownicie jeżdżące w tej nazad, każdorazowo przywożąc około 30 ton po spółki czy piachu. Tego dnia była sobota i na żwirownię jechaliśmy rankiem w 10 wozów. Jedziemy sobie z Marcinem, czyli Cinkiem, spokojnie czteroposmówką jako ostatnie auto kolumny. On opowiada jakieś gwoździowate kawały, śmiejąc się do rozpuku. Ja spokojnie palę papierosa i popijam zimne piwko, chłodzone w jakimś cwanym patencie podpiętym do klimy. Kabina obwieszona proporczykami, na których uwidoczniono scenki, dalekie smakiem od tych, o których śpiewał Grechuta słowami z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Przed nami kula się jeszcze jeden z naszych, reszta wysforowała się jakiś kilometr do przodu, poza tym właściwie zero ruchu. Nagle wyprzedza nas coś, w czym pod dziesiątkami rdzawych łat na białej blasze i bąblami spartaczonej szpachlówki z trudem rozpoznałem starą Audicę setkę, popularnie zwaną cygarem. Wyprzedziwszy nas, Audica zrównała prędkość z naszym szalonym 70 na godzinę, pasażerowie zaś oraz kierowca otwarli szyby i kolektywnie, wystawiwszy przez nie pięści, pokazali nam międzynarodowy gest przyjaźni. Spełniwszy ambicje, zadymili z rury, wyprzedzili zestaw jadący przed nami i poszli w długą. Marcin, czyli Cinek, skaleczony w sam środek swojej dumy kierowcy, ryknął jak wściekły nosorożec, bluznął wielce oryginalną dynamizacją i łapnął za CB. Okazało się, że ziomale z cygara identyczny numer powtórzyli temu, który jechał przed nami. To było wypowiedzenie wojny. Słuchałem z zaciekawieniem rozmów Cinka z kolegami w samochodach będących przed nami. Ciekaw byłem, co z tego wyjdzie. Znając osobliwe poczucie humoru naszych trackerów, spodziewałem się niezłych atrakcji. I nie zawiodłem się. Cinek odwiesił CB, zapalił i spokojnie jechaliśmy naprzód. Po jakimś kilometrze ruch na drodze zamarł. Marcin, czyli Cinek, spokojnie zatrzymał samochód na lewym pasie, włączył awaryjne i wysiadł z kabiny. A ja za nim. Podeszliśmy nieco do przodu. Obrazek był następujący. Korek na drodze stworzyło 10 ciężarówek. Wszystkie czerwone z białym pasem i wszystkie, co za traf, panie władzo, tej samej firmy. Kierowcy dwóch pierwszych dla pozoru pootwierali maski i grzebali coś przy silnikach. W środku korka stało natomiast białe, poobtukiwane Audi Cygaro, w którym siedziało czterech nażelowanych i śmiertelnie przerażonych nastolatków. Sądząc po minach, najwyraźniej wysilali właśnie zwieracze, żeby nie popuścić ze strachu w gacie. Dodajmy, że epoka była zasadniczo przedkomórkowa, ruchu zero, sobota, odludzie i znikąd pomocy. Dookoła samochodu zebrało się 8 kierowców ciężarówek z minami nieprzypominającymi w niczym troskliwych misiów i z zamiarami bynajmniej niedydaktycznymi oraz jeden kierownik w roli niezależnego obserwatora. Chłoptasie w Audi szczelnie zakręcili szybki i czekali, co będzie. Kiedy w rękach jednego z naszych ni stąd, ni zowąd pojawił się klucz do kół, kierowca ocenił, że warto rozpocząć negocjacje i otwarł okno. Chłopaki, odezwał się grzecznie właściciel klucza, pokażcie no może jeszcze raz te paluszki, co? Ale panowie, my tylko tak... Bełkotał trzęsąc się niemiłosiernie młodzieniec z Audicy.
Teraz grzecznie pojedziesz z nami, chłoptasiu, i bez sztuczek. Na sucho wam to nie ujdzie, mówi człowiek z kluczem i mimochodem dorzuca. I nie próbuj wyprzedzasz, wiesz przecież, że w tych lusterkach tak mało widać. Kierowcy znali drogę jak własną kieszeń. Na tym odcinku czteropasmówki nie było żadnego zjazdu ani skrzyżowania. Zaholowali swoje ofiary konwojem na najbliższy parking i zgadnijcie, ile czasu zajmuje czterem nastolatkom umycie własnymi gadkami szyb i reflektorów w 10 zabłoconych ciężarówkach. Dość powiedzieć, że żel kapał ze spoconych łbów, a chłoptasie pracowali w takim tempie, że nasz pierwszy samochód miał na wadze żwirowni tylko 10 minut obsuwy w stosunku do harmonogramu. Aparat zwany obocznie czereśniakiem, główny zaopatrzeniowiec naszej firmy, był tak nijaki, że aż oryginalny w swojej niejakości. Ubiegał się jak abnegat, jego płaszcz pamiętał ponoć jeszcze Gomułkę, a wąż w kieszeni dawno zdechł z głodu. Sięgał mi mniej więcej do pachy, a malująca się na jego twarzy inteligencja przywoziła mi na myśl świątecznego karpia, leżącego już na kuchennej desce. Kiedy nad czymś myślał, ruszał bezwiednie mięsistymi rybimi ustami, co znów nasuwało mi ichtiologiczne skojarzenia. Mało kto mógł się poszczycić, że to zjawisko widział na własne oczy, bowiem procesy myślowe aparata były jak jastrzębie, tak rzadkie, że podlegały ochronie gatunkowej. Włosy miał wiecznie pozlepiane w tłuste stronki. Niektórzy twierdzili, że wyciera w nie paluchy po jedzeniu na gazecie codziennej porcji wędzonych szprotów, które stanowiły jego ulubiony lunch. W ten sposób te włosy impregnując. Był bowiem za skąpy, żeby kupić sobie parasol. Do tego mówił kompletnie bez żadnej intonacji, dzieląc wyrazy na sylaby jak robot z filmu Miś Koralgol w kosmosie. I wiadomo było powszechnie, że kiedy mówił, że trzeba było się odsunąć na nawietrzną, niektórzy podejrzewali, że w młodości coś zdechło mu w ustach i do dziś to przeżuwał, ale są to jedynie niczym niepotwierdzone supozycje. Ani gigantem fizycznym nie był, jak widać, ani tytanem umysłu tym bardziej. Szczycił się enigmatycznym tytułem dyplomowanego kogoś tam. I to prawdy, gdyby Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznawały istoty z innego wymiaru, byłby on do niej pewnym i murowanym kandydatem. Ekonomię uprawiał pokrętną, pełną niepojętych meandrów i hermetycznych tajemnic zaiste gostnych Nostradamusa. Chodził dumnie po biurach i magazynach, a z całej jego postawy biła trawestacja słynnych słów Franza Maurera: to ja jestem ekonomia. Na dodatek miał iście mesjańskie przekonanie o swej nieomylności i nigdy nikogo o nic nie pytał. Ekonomia w wydaniu aparata była dziwką, nieprzewidywalną i nieokiełznaną i wielokrotnie płatała rozkoszne figielki różnym pracownikom firmy, w tym również i mnie, a jeden z lepszych numerów opisuję poniżej. Stal zbrojeniowa jest żebrowana, każda klasa inaczej, dla łatwego rozpoznania i uniknięcia pomyłek, które mogłyby być tragiczne w skutkach. Każdy budowlaniec wie o tym i odróżni poszczególne klasy bez problemu. Pewnego razu zamówiłem spory transport stali, 120 ton, wysokiej klasy A3, dwuskośnie żebrowana, z przeznaczeniem na budowę sporego mostu. Pisemne zamówienie wraz ze szczegółową specyfikacją gatunku, ilości, średnic i innych wymagań wręczyłem aparatowi osobiście. Budowa była jeszcze niezorganizowana i jedynym, co mieliśmy na miejscu, był pusty plac rozdzielnia prądu i buda z wiecznie zawianym stróżem w środku. Na miejsce przyjechałem w dniu ostatniej dostawy. Krótka inspekcja, ciśnienie na pograniczu wytrzymałości, łapię za telefon i dzwonię do aparata. Panie, co wy mi tu kurwa za badziewie wozicie? No jak to, co stal wozimy? Zaklekotał z pretensją w głosie. Ale jaką? Ja zamawiałem A3, a to jest A2. Prawie o połowę słabsza. Co ja z tym sianem, kurna chata, zrobię? Ale panie, niech się pan uspokoi. Jak ja się mam uspokoić? Mam na placu w pizdu mamuta 40 balotów pierza, które się na nic nie przyda. Chyba że na złom. Zbrojenie mam robić, a z czego? Aparat pomilczał chwilę i zaklekotał. Ja pana naprawdę nie rozumiem, panie inżynierze. Przecież i ta jest żebrowana i tamta też, tak? A w hucie była akurat wyprzedaż. Wyprzedaż, rozumie pan, co to znaczy? Znaczy, że taniej, więc czemu nie zaoszczędzić firmie paru groszy?
Tak, wy, inżynierowie, to nic się nie rozumiecie na ekonomii. Przecież stal to stal. Co za różnica. W rękach pan nie złamie. Tak, najwyżej niech pan da trochę więcej tej słabszej, a ja pana jakoś wytłumaczę przed prezesem. Tak, ja pana naprawdę nie rozumiem. Strzeliłem telefonem w kolano, aż mnie zabolało, ale szybkie i skuteczne rozłączenie klekoczącego debila było konieczne, bo zaczynało mi się dymić z uszu. Przez 25 lat pracy w zaopatrzeniu nawet tresowany szympans nauczyłby się więcej niż ten bezdenny gamoń. Wyprzedaż twoja mać, pomyślałem ze złością. I jeszcze, ja pana jakoś wytłumaczę przed prezesem. Nie dość, że spartolił, to jeszcze może wina ma być po mojej stronie, a tłumaczenie, że stal jest stalą, bo ani jednej, ani drugiej nie złamie się w rękach, przypomina mi jako żywo encyklopedyczne wywody księdza Benedykta Chmielowskiego na temat konia, albo też stary dowcip pod tytułem czym się różni kiszony ogórek od wieży Eiffla? Czym? Niczym, bo ani jednym, ani drugim się nie ogolisz. W obliczu takiej koszmarnej ignorancji nie pozostało mi nic innego, jak tylko rzucić dynamizatorem, zostawić rozładunek własnemu losowi, zatrąbić wsiadanego i kolektywnie wraz z moimi wiernymi czerwonymi brygadami pojechać na piwo. Co też uczyniłem. Przyjechałem następnego dnia skoro świt. Złożony równiutko na placu sterty nikomu niepotrzebnej stali pięknie połyskiwały poranną rosą, ale już z daleka rzuciły mi się w oczy dziwne, rozległe białe plamy na ich powierzchni. Podszedłem bliżej i... nie. To doprawdy było nie do uwierzenia. Nie dość, że bałwan kupił na promocji nie taką stal jak należało, to jeszcze po zakończeniu rozładunku kazał dla was zabezpieczenia przed kradzieżą polać stosy stali wapnem, korodującym jak cholera, alkalicznym, nie mającym prawa znaleźć się w betonie, nie dającym się nijak usunąć wapnem. Stal zbrojeniowa, jak stos węgla czy paletę cegieł. Nawet nie dzwoniłem do niego, bo bałem się, że nad sobą nie zapanuje. Wkurzony jak szop pracy na pustyni zadzwoniłem do prezesa. Panie prezesie, mam na budowie 120 ton niewłaściwej stali i sądzę, że... Nic więcej nie zdołałem powiedzieć. Dowiedziałem się za to błyskawicznie, gdzie mam sobie umieścić swoje zastrzeżenia. Prezes wyraził swą szybką i potoczystą mową życzenie, bym natychmiast i niezwłocznie udał się na najbliższe pole szczawiu i nie zabierał mu czasu podczas absorbującego procesu wyboru odświeżacza powietrza do samochodu. Następnie zarzucił mi kwieciście. Najpierw zoofilię, zaraz później homoseksualizm, a na koniec kompleks Edypa, po czym usłyszałem również sporo nowych i odkrywczych rzeczy na temat mojego pochodzenia, zawodu szanownej rodzicielki oraz kondycji narzędzia, przy pomocy którego zostałem rzekomo spłodzony. Na finałową arię traktującą o moich inżynierskich kwalifikacjach spuszczę miłosiernie zasłonę milczenia. Nie pozostało nic innego, jak szybko zakonotować celem włączenia do własnego repertuaru co ciekawsze związki frazeologiczne, powiedzieć do widzenia i wyłączyć się. Dynamizacji werbalnej, powiadam wam, uczyłem się od najlepszych. Po awanturze, którą rozpętałem, firma nadzorcza zażądała usunięcia całej dostawy z budowy. Pechowa stal pojechała gdzieś w świat, a mnie przywieziono właściwą, co prezes przeżywał bardzo osobiście i czemu dawał wyraz w licznych telefonach do mnie w stylu, którego próbkę podałem. Koszta zbytecznego załadunku i transportu pokryły oczywiście nigdy niewypłacone premie czerwonych brygad, jak również wpompowano w niewątpliwy zysk, wynikający z równie wątpliwej promocji. A zaopatrzeniowiec dalej robi swoje. Od owego czasu jednak wyrażano się o nim w firmie z dużo większym szacunkiem. Z normalnego aparata stał się mianowicie aparatem siedmiolampowym. Razu pewnego na budowę zawitała nad wyraz osobliwa delegacja. Na widok duetu, który wygramolił się na lipcowe słońce z poobijanego służbowego Seicento wersji van ze względu na VAT, czerwone brygady z wrażenia rzuciły robotę jak jeden mąż, porozdziawiały paszcze i zrobiły okrągłe oczy. Było to tak, jakby na budowę przyjechali razem Jay Leno i Conan O'Brien, albo nie przymierzając Kromuś Koniogębny i Jądruś w pasiastym krawacie. W każdym razie kabaret zapowiadał się niezły, bo oto na placu budowy stanęły w całej krasie moje dwa ukochane pieszczoszki, aparat i becha pizda. Pierwszy robił za kierowcę, drugi przyjechał na rutynową kontrolę. Po krótkich i powitaniach becha pizda przebrał się w swój służbowy mundurek i ruszyliśmy na budowę. No więc idziemy. Ja w przepisowym kasku i wypastowanych trzewikach na olejoodpornej podeszwie, on w swoim niezapomnianym kombinezonie z napisem służba B.P. Hamów cięło podczas pamiętnej jazdy na Dubsku ze ściany wykopu, kiedy to bohatersko ratował koparkę. I z nieodstępnym kapownikiem w dłoni budzimy powszechną wesołość swoją nadętą powagą.
Becha pizda coś tam popisała, za mnie coś tam opieprzyła, mandatem pogroziła za braki w apteczce, zrobiła parę zdjęć, kazała wyrzucić z budowy wszystkie puste puszki po piwie, po czym wróciliśmy do mojej kierowniczej kanciapy, gdzie przy szklance herbaty czekał na nas aparat. Jako wybitny specjalista od oszczędności, osobnik ów nie cierpiał marnotrawstwa. Zagotował więc sobie dzielnie wodę w czajniku, zalał wrzątkiem herbacianą skarpetkę, po czym ledwo zaczęła puszczać kolor, wyjął ją i położył na spodeczku. Panie Sławku, ja sobie tu herbatkę pozwoliłem zrobić. Ależ panie Leonie, przecież nie ma sprawy. Ale widzi pan, ja tu torebeczkę wyjąłem i zostawiłem na potem. Tak, nawet nie wycisnąłem za dużo. Oszczędzać trzeba, panie inżynierze. Tak, wy inżynierowie, kierowniki, to w ogóle ani w szczegle pojęcia o ekonomii nie macie. Tak, to może się panowie herbatki napiją. Dziękuję, panie Leonie, ja wolę mocną. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, zresztą miałem w lodówce co innego. Ale o tym za moment. Tak, panie inżynierze, to ma dopiero hrabiowskie maniery. Ja z tym coś muszę zrobić, to przecież jest służbowa liptonka. Z jednej półtora, panie litra, śmiało wychodzi. Tak, hrabiowskie maniery, zaklekotał na to aparat. Tu wtrącił się mój faworytny funkcjonariusz służb B. Który z mistrzem dynamizacji MC tamponem z niejednej krzywej rurki już bimber spijał. Kurwa w dupę mać, Leon, tyś chyba docna ochujał. Twoje moczone skarpetki będę pił, kurwa pojebało cię już chyba dokumentnie. Tę twoją ekonomię to se kurwa zwiń w trąbkę i do dupy psać. Jak cię kiedyś który kierownik zajebie jak Reksa za te twoje pierdolenie w podniebienie, to przynajmniej kurwa zwłoki zidentyfikują. Aparat zdrętwiał. Jedną z jego zabawniejszych cech było bowiem to, iż nie znosił, kiedy ktoś używał przy nim słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Wtedy zapowietrzał się, robił się czerwony aż po swoją iście eskimoską fryzurę, rzucał cytaty z Biblii i encyklik i generalnie powodował kapitalne rozładowanie atmosfery, bo doprawdy każdy kabaret przy nim wysiadał. Doskonale wiedział o tym prezes, który w chwilach chandry albo syndromu smutku poalkoholowego zwykle wzywał Leona do siebie i jeździł po nim jak po burej suce, śmiejąc się do rozpuku. Jakie zdziery robili sobie z tego robotnicy, kierownicy i majstrowie operujący na co dzień tak zwanym językiem ogólnobudowlanym, chyba opisywać nie muszę. Ja natomiast zawsze przy nim trzymałem formę i nigdy, powtarzam, nigdy nie zdarzyło mi się zakląć przy aparacie. Ot, taka łańska fantazja. Za to on miał mnie prawie za świętego. W każdym razie aparat, czy inaczej czereśniak, swoją przykru chcianą czereśniakowatością wprowadzał w siermiężne i monotonne życie budowy pożądany element komiczny. Łypnął zatem na spoconego Becha pizdę, który już zdążył się przebrać z powrotem w garnitur i właśnie zaczynał pisać protokół. Łypnął, jako się rzekło, ale nic nie powiedział. Spokojnie siorbał swoją słomkową herbatkę z połową łyżeczki cukru i tylko patrzał na adwersarza z nienawiścią. Jak go znałem, to właśnie obmyślał truciznę, w której zamoczy śmiertelne żądło. Wysiłek myślowy spowodował, że zrobił tradycyjnego karpika i ruszał otwartymi ustami w sposób, który jako żywo kojarzył mi się z oralnymi aktami płciowymi w wykonaniu panienek na obrazkach, którymi wyklejone były budy czerwonych brygad. Becha pizda skończyła pisanie. Gorąco było jak diabli, a ja miałem w lodówce dwie butelki karmi zostawione przez sekretarkę. Panie inspektorze, wie pan, tak gorąco jest, może by się pan napił czegoś takiego. Zagaiłem, jeżeli pan Leon nie będzie miał nic przeciwko temu. I wyjąłem butelki z lodówki. Leon zawodowiec wzruszył tylko ramionami i dalej rozmyślał. No to cyk, panie inspektorze, nie mam nic innego, to takie sobie jest, nawet tupić się tym nie można. Na to Leon podskoczył jak oparzony, warknął. Nie spodziewałem się tego po panu, panie inżynierze. Czekam w samochodzie. I wymaszerował z kanciapy z miną Raptusiewicza mówiącego, nie będę ja z ziemi zbierał, co Milczkowi z nosa spadło. Becha pizda wzruszył ramionami, spokojnie dopiliśmy nasze pseudopiwo, po czym pożegnaliśmy się i odprowadziłem go do samochodu. Kiedy podeszliśmy, aparat właśnie kończył rozmowę telefoniczną. Spojrzał na mnie mściwie spod oka i warknął. No,
To ja teraz dzwoniłem do prezesa, tak, on będzie pana wzywał, tak. Jak pan się mógł tak zachować, panie inżynierze? Pan mnie obraził. Obraził. Żegnam się z panem Ozięble, tak. Klekotał swoim beznamiętnym głosem jak bocian na gnieździe. Odwrócił się gwałtownie, aż wyleniała zatłuszczona grzywa opadła mu na oczy, wrzucił wsteczny i odjechał z piskiem opon. Wsiowy debil, pomyślałem dość nieodkrywczo i wróciłem do budy. Nagle telefon. Numer zastrzeżony, więc na pewno prezes. Halo, Sławek, dzwonił Leon, żeś go kurwa obraził. Że jak? Ja? Słowem nawet. Becha, powiedz świadkiem. Mówił, żeś brzydkiego słowa użył. Wiesz przecież, jak ta jebnięta pizda na to reaguje. Słowa? Jakiego kurwa słowa? Nadupić. Żeś dał Becha powcowi ciemne piwo i powiedział, że tym się nadupić nie można. Musiałem przysiąść na stosie krawężników, bo zaczęło mi skręcać kichy ze śmiechu. Przecież nie będę tłumaczył tamponowi, że jego ulubiony Leon, zawodowiec Brudas i Abnegat, ma w uszach po pół kilo wosku jak niejaki Shrek i że zamiast nawet upić, usłyszał nadupić. Nie będę, bo i po co? Tłumiony śmiech zaczął powodować ból przepony i skurcze w szczęce, o uzawieniu oczu nie mówiąc, więc wykrztusiłem w słuchawkę. A co kurwa może można? Ja nie, ty nie. Ale ta pizda, Leon, po jednej flaszce by się czołgał po glebie. Rzucił spokojnie MC tampon i dodał, tak trzymaj. Oczywiście odwaliłem klasycznego rotfla i wpadłem w ogólny brecht, co skończyło się doraźnie dość silną czkawką. Przeszła jednak bez śladu, kiedy dla zdrowotności posłałem któregoś z młodych po flaszkę tyskiego. Od tego czasu Leon Czereśniak, aparat zawodowy, który nigdy nie dowiedział się prawdy, nie mówił o mnie inaczej jak tylko łuski, ten sługa bluzgającego szatana. A karmi nie cierpię, bo się tym nawet upić nie można. Wezwano mnie kiedyś do wypadku drogowego. Według informacji od policji rzecz przypominała jatkę. Jeden poszkodowany, kompletnie zniszczony pojazd, uszkodzone oznakowanie, karetka reanimacyjna już w drodze. W te pędy włożyłem na siebie rynsztunek bojowy w postaci kamizelki kuloodpornej oraz kasku. Wskoczyłem w locie do samochodu, którym nasz funkcjonariusz BHP, ksywka Chluba, nie mylić z BH pizdą, już mijał bramę, żółty kogut na pełne obroty, klakson i wio, bo z tymi sprawami żartów nie ma. Padał deszcz. Temperatura około 13 stopni. Według opisu wypadek miał się zdarzyć na wykończonym już, ale zamkniętym dla ruchu odcinku drogi. Droga niby zamknięta, ale kto pilnuje 12 kilometrów? Lecieliśmy na kogucie i klaksonie na złamanie karku, mijając grupy pracowników zajętych przedodbiorowymi robotami w stylu Genius Touch. Grabienie poboczy, obsiewanie trawą, ustawianie tych śmiesznych biało-czerwonych słupków z cyferkami oznaczającymi kilometraż, jakieś ostatnie retuszerskie malowania mostowych poręczy. Miałem mocno podniesione ciśnienie perspektywą tego, co mogłem zastać na miejscu, więc tylko automatycznie zanotowałem w pamięci brak kamizelek u wielu z nich, czyli łamanie przepisów BHP, ustaleń kontraktowych i zdrowego rozsądku. Na miejscu wypadku stał radiowóz. W radiowozie znajomy sierżant, a wypadek wyglądał tak. Jeden poszkodowany oznaczał pijaczka z podrapanym nosem i ręką, który teraz owinięty w kawał geowłókniny siedział na mokrym asfalcie obok kałuży wymiocin, cuchnął na mile przetrawionym mózgojebem, kiwał się w przód i w tył, puszczał bańki ze śliny i mamrotał coś pod nosem. Kompletnie zniszczony pojazd okazał się po przełożeniu z urzędniczego na ogólnoludzki rozpieprzoną o barierę motorynką, pamiętającą jeszcze czasy świetności zakładów Romet. Nawet przed wypadkiem musiała być w stanie agonalnym, bowiem na widok jej rdzawego koloru zbledłyby z zachwytu wszystkie gwoździe mego faworyta M, gwiazdka, 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 A, podłoga 11. Uszkodzone oznakowanie miało postać przewróconego gumowego pachołka. Karetki reanimacyjnej oczywiście nie było, bo i po co? Była zwykła, widziałem tylko jej tył na zakręcie. Gościa opatrzono i nie było sensu tracić więcej czasu. Sierżant wysiadł z radiowozu z ucieszoną gębą. Zrozumiałem wlot. Z miejscową policją byliśmy w dobrych układach i obu stronom często zdarzało się robić sobie nawzajem różne niewinne kawały, jak na przykład ten. Wywleczenie mnie z cieplutkiego biura na deszcz i chłód oraz napędzenie mi stracha. Poprzysiągłem mu więc w języku ogólnobudowlanym perfidną i bolesną zemstę przy najbliższej okazji. Podpisałem protokół i obaj z BHP-owcem pojechaliśmy z powrotem. Sierżant został czekając na wsparcie, prawdopodobnie po to, aby zażyganego pijaczka odtransportować tam, gdzie zwykle policja transportuje zażyganych pijaczków. W drodze powrotnej kolega Chluba postanowił zwrócić uwagę pracującym przy drodze robotnikom, żeby nie lecieli kurwa w ciula i włożyli kamizelki ostrzegawcze. Chluba miał zwyczaj, kiedy zauważył robotnika bez kamizelki, zadawać na dzień dobry zawsze to samo pytanie. Przepraszam.
przepraszam, czy pan tu kurwa pracuje? I dopiero po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącej udzielał reprymendy. Zatrzymaliśmy się zatem obok jednej z brygad i ze zdumieniem skonstatowałem, że składała się ona wyłącznie z kobiet. Behapowiec zadał swoje tradycyjne pytanie, któraś coś zagaiła i w toku rozmowy wyszło co następuje. Były to bezrobotne, zatrudnione w ramach robót publicznych, czy jakkolwiek się to obecnie nazywa, do niewykwalifikowanych robót. Wystraszyły się, tłumaczyły, że pada i że kamizelki na płaszcze przeciwdeszczowe są za ciasne i przeszkadzają w robocie. Prosiły, żeby kierownikowi nie mówić, bo mogą stracić tę z trudem zdobytą robotę. Jako długoletni kierownik zrozumiałem to doskonale i oczywiście nie miałem najmniejszego zamiaru robienia z tego afery, byle zastosowały się do przepisów, włożyły kamizelki, a my pojechaliśmy dalej. Po przejechaniu może z kilometra chluba polskich służb BHP pokazuje palcem na pobocze i mówi: kurwa, patrz pana, te zaś bez kamizelek, zaraz je opierdolę, ileż można tłumaczyć jak krowie na rowie, normalnie. Istotnie poboczem szły dwie postacie pod parasolami, postacie ewidentnie żeńskie. Zatrzymaliśmy się, on opuścił szybę i zapodaje basem swoją mantrę. Przepraszam, czy panie tu kurwa pracują? No to one spojrzały po sobie i jedna z nich odpowiedziała: nie kurwa, czekamy aż drogę skończycie, pracować będziemy potem, panie ładny. Jego zatkało. A ja nie odwaliłem klasycznego rotfla tylko dlatego, że na siedzeniu pasażera w Koroli nie ma wystarczającej ilości miejsca na odwalenie klasycznego rotfla przez faceta o parametrach fizycznych znacznie przekraczających statystyczną średnią.